Dzień dobry Państwu i Szanowni Państwo, otwieram 54. sesję Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo, w związku z faktem, że podczas transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku obrad sesji Rady Miasta Piły ma miejsce przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w obradach sesji w postaci ich wizerunku, barwy głosu i innych danych ujawnionych przez rozmówców, uprzejmie informuję, że obowiązek informacyjny wobec tych osób spełniany jest poprzez wyemitowanie przed rozpoczęciem każdej sesji Rady Miasta Piły planszy z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, wywieszenie treści informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych na drzwiach wejściowych lokalu, w którym odbywają się obrady sesji Rady Miasta Piły. Proszę, aby każda osoba zainteresowana udziałem w obradach sesji Rady Miasta Piły zapoznała się z treścią informacji. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz Pani i Panów Radnych witam przybyłych na naszą sesję gości. Witam Piotra Głowskiego, Prezydenta Miasta Piły. Wiem, że był Pan Prezydent, może coś jest, jakiś problem na łączach. Witam Krzysztofa Szewca, zastępcę Prezydenta Miasta Piły. Dzień dobry Państwu. O, Pan Prezydent. Ja dzień dobry również, faktycznie kamera nie chciała odpalić, już jestem. Witam Beatę Dudzińską, zastępcę Prezydenta Miasta Piły. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Ewelinę Ślugajską, skarbnik gminy Piła. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Romana Szarzyńskiego, sekretarza gminy Piła. Dzień dobry. Witam Panie i Panów dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli pilskich mediów i wszystkich Państwa, którzy nas oglądają za ich pośrednictwem. Szanowni Państwo, za chwilę na ekranie pojawi się komunikat obecny. Proszę o potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie tego komunikatu. Mamy problem z połączeniem z panią Zdzisławą Karpińską. Pani radna, już jest dobrze. Radny Lucjan Szutkowski, panie przewodniczący, proszę. Dziękuję. I stwierdzam, że jest kworum, a więc możemy podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, czy są propozycje do przesłanego porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta? Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. I proszę wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piły Kazimierza Sulimę o odczytanie informacji w sprawie protokołu z 53. sesji Rady Miasta Piły. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, informacja w sprawie protokołu z 53. sesji Rady Miasta Piły, która odbyła się 25 stycznia 2022 roku. W obradach 53. sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 23 radnych. Podczas 53. sesji Rady Miasta Piły Rada podjęła 11 uchwał. W sprawie przyznania na rzecz najemców pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych garaży, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Motylewskiej w Pile, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piła na lata 2021-2025, w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły, w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez gminę Piła współpracy w ramach Związku Integrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa z gminami w formie porozumienia międzygminnego. W sprawie przystąpienia do opracowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Uchwałę zmieniającą statut miasta Piły. W sprawie rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta Piły. W sprawie przekazania petycji z 21 grudnia 2021 roku Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, stawiam wniosek o przyjęcie protokołu z 53. sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad wnioskiem wiceprzewodniczącego Kazimierza Sulimy o przyjęcie protokołu z 53. sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem wiceprzewodniczącego Kazimierza Sulimy? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że wniosek został przyjęty przez Państwa radnych stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu, 1 osoba nieobecna. Kolejny punkt to informacja przewodniczącej Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy 53. a 54. sesją Rady Miasta Piły, druk numer 798. Czy do przesłanej informacji macie Państwo radni jakieś zapytania? Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. Kolejny punkt dzisiejszego porządku to sprawozdanie z prac prezydenta miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły od 11 stycznia 2022 roku do 8 lutego 2022 roku, druk numer 797. Czy do przesłanego sprawozdania macie Państwo radni jeszcze jakieś pytania, ponieważ bardzo dokładnie sprawozdanie Pana Prezydenta było omawiane na wspólnych komisjach, ale jeszcze jeżeli Państwo radni macie pytania, to bardzo proszę, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radna Maria Miller, bardzo proszę Pani radna. Dzień dobry. Ja z przyczyn technicznych nie miałam możliwości uczestnictwa w tym właśnie punkcie na wspólnej komisji. Z wielu punktów, które miałam, wybrałam tylko jeden z prośbą o wyjaśnienie. To jest punkt 60. Mianowicie 2 lutego tego roku pan prezydent podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w przedmiocie projektu zarządzenia prezydenta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez MZK w Pile. I mam tutaj dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, czy ta tematyka nie wykracza poza zadania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. I drugie pytanie. Tego zarządzenia nie ma, bo patrzyłam na BIP-ie i jakoś go nie widzę. Jakbym mogła prosić o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dalszych zgłoszeń nie widzę. Wobec tego bardzo proszę, Panie Prezydencie. Mm,
Nie wiem, czy się... Tak, już widzę, działa. Gdybym tu mógł prosić pana prezydenta Szewca o wsparcie w tym zakresie, bo procedował również ze mną. Oczywiście. Proszę państwa, absolutnie to zadanie nie wykracza poza zadania Gminnej Rady Pożytku Publicznego, a wręcz przeciwnie, jest obowiązek, aby Gminna Rada Pożytku Publicznego w tym zakresie wypowiedziała swoje stanowisko. Rada zaakceptowała proponowane zmiany, tak jak mówiłem na poprzedniej sesji, bo o tym mówiłem. Mówimy o zmianie cen biletów na poziomie, o ile dobrze pamiętam, inflacji, czyli bilety jednorazowe do 3,40 zł, o ile dobrze pamiętam. Dlaczego nie ma na BIP-ie? Sprawdzę, udzielę odpowiedzi, ponieważ każde zarządzenie niezwłocznie powinno na BIP-ie być opublikowane. Jeżeli go nie ma, potwierdzę, wyjaśnię i udzielę wówczas odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dalszych zgłoszeń nie widzę. Chyba, że pan prezydent jeszcze chciałby coś w tym punkcie. Nie widzę zgłoszenia. Wobec tego dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przepraszam pani przewodnicząca, ale nie widzę pani w ogóle. Nie wiem, czy ma pani kamerkę włączoną, czy nie? Mam. No to ja nie widzę, no nie wiem. No dobrze, dziękuję bardzo. A potwierdzam, że widzimy. Widzimy pana. Wszystkich, którzy mówią w danym momencie, widzimy. Okej, dziękuję bardzo. I proszę państwa, kolejny punkt to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy Piła, osiedle Gładyszewo, druk numer 810. Projekt uchwały przedstawił państwu na wspólnej komisji Roman Szarzyński, sekretarz gminy Piła. I jednakże bardzo bym prosiła pana sekretarza o przybliżenie procedur, które są związane z tym zagadnieniem, bo następne jeszcze dwie uchwały będą związane z tym tematem, a zatem, żeby mieszkańcy też mieli informacje na ten temat. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, mam prośbę, czy mogę zreferować przebieg konsultacji na tych trzech osiedlach wspólnie. Mogę? Ja prosiłam od razu trzy. Tak, aha, okay. Jeszcze jedną prośbę do pani przewodniczącej, jak już skończę. Wiem, że chciał w tym temacie głos zabrać pan prezydent Głowski. Ale to jak to zakończyć, dobrze? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, konsultacje odbyły się w dniach 5-19 stycznia. Trwały dwa tygodnie. Formularze konsultacyjne można było składać, że tak powiem, na trzy sposoby. Mianowicie do skrzynki podawczej przed wejściem do urzędu, do kancelarii oraz za pośrednictwem internetu. W uzasadnieniu do tych uchwał macie państwo podane właśnie informacje co do przebiegu tych konsultacji. Ja w skrócie podam, że jeśli chodzi o osiedle Gładyszewo, to na nie wpłynął żaden formularz konsultacyjny, także nie było zainteresowania. Na osiedlu Koszyce wpłynęło 18, z czego jeden był za zniesieniem osiedla, 16 było przeciw zniesieniu osiedla, natomiast jeden był nieważny i procentowo to wygląda w stosunku do całości mieszkańców osiedla Koszyce 0,29%. Jeśli chodzi o osiedle górne, to wpłynęło 290 takich formularzy. Za zniesieniem organów osiedla głosowała jedna osoba, przeciw 289. Na wszystkich osiedlach, że tak powiem, z formy elektronicznej skorzystały dwie osoby. Wszystkie te uchwały były przedmiotem konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego. Wszystkie trzy otrzymały negatywną opinię.
Chciałem jeszcze dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami takie uchwały prezydent musiał przedłożyć, natomiast decyzję ostateczną podejmuje Rada. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Przepraszam, pan prezydent w tym momencie. Bardzo proszę. Jeżeli mogę jeszcze przed przewodniczącymi komisji, to chciałbym jak gdyby uzupełnić wypowiedź pana sekretarza, bo ona oczywiście dotyczy tej strony formalnej i przeprowadzonych konsultacji, w ogóle samej procedury. Co do zasady, można by powiedzieć, że zainteresowanie było znikome albo żadne, tak jak w przypadku na przykład Gładyszewa. Ale ponieważ w ostatnim czasie, już po tych wyborach nieudanych wszędzie na tych trzech osiedlach, odbyło się dosyć dużo konsultacji. No, do mnie się zgłosili zarówno radni, pani Wioleta Stalenka, pan Marek Andruszkiewicz, pan Krzysztof Zając, pani Urszula Kaczmarek, pan Ryszard Małecki. Rozmawiałem z panem Wiktorem Kiprowskim, byłem przewodniczącym zarządu osiedla, który no, po pierwsze zapewniał bardzo intensywnie o tym, że po pierwsze dopilnują dokumentacji tym razem, żeby faktycznie można było te wybory przeprowadzić. Po drugie, no mówił o zmianie pokoleniowej, że jest następne pokolenie, które chciałoby się zaangażować. On chciałby jak gdyby przekazać pałeczkę teraz młodszemu pokoleniu, że jest duża szansa na to, że te wybory na osiedlu górnym się odbędą, to patrząc na dotychczasową również aktywność, to znaczy jak miałbym ocenić, to na Gładyszewie nie pamiętam, żebym był na jakimś wydarzeniu, które było przez ten organ jako jednostkę pomocniczą przygotowywane. Na Koszycach z reguły wyglądało to tak, że otrzymywaliśmy listę inwestycji, które byłyby pożądane i tak naprawdę one oczywiście powielają naszą wiedzę, którą posiadamy i chyba nie na tym powinno działanie takich jednostek pomocniczych polegać. Natomiast na Górnym faktycznie ilość inicjatyw, projektów, pomysłów w ostatnich latach była na tyle duża, że rokuje to dobrze. W związku z tym moja niezależna od tej formalnej strony, bo jeszcze raz powiem, wszystkie trzy projekty uchwał byłem zobowiązany państwu zgłosić, to rekomendacja moja jest taka, byście państwo jednak w przypadku osiedla Górnego odstąpili od tego procesu likwidacji, byśmy dali jeszcze jeden raz szansę, a natomiast by no nie marnować publicznych pieniędzy w przypadku pozostałych dwóch osiedli, zakończyć ten proces na obecny moment, a jednocześnie nie zamykać oczywiście w przyszłości możliwości, bo być może pojawią się kiedyś nowi mieszkańcy, nowi ludzie, nowa energia. Chociaż z drugiej strony akurat zarówno Koszyce, jak i Gładyszewo w najbliższych dwóch, trzech latach faktycznie będą miały tak szeroki zakres planowanych inwestycji. Wydaje się, że większość tych oczekiwań mieszkańców, które są artykułowane i to nie poprzez Radę Osiedla, tylko bezpośredni kontakt, czy to z państwem radnymi, czy z nami, z urzędem, daje prawie że pewność, że będzie to zgodne z interesem mieszkańców i tak naprawdę te wszystkie oczekiwania, zarówno związane z drogami, z chodnikami, oświetleniem, lepszym dojazdem, komunikacją miejską, a w przypadku Koszyc również związanych z opieką nad dziećmi, bo
Chciałbym przy okazji Państwa poinformować, że do programu inwestycji strategicznych do Warszawy zgłosiliśmy budowę na Koszycach przedszkola czterooddziałowego za łączną kwotę około 9-10 milionów złotych, więc również ten głos, który się pojawiał, że już być może czas, byśmy lokalnie tam rozpoczęli budowę oferty oświatowej, będzie miał swoją realizację. W związku z tym prośba o to, by zachować strukturę na osiedlu Górnym i wygasić na Koszycach i Gładyszewie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Przepraszam. Dziękuję pani przewodniczącej. Dzień dobry wszystkim uczestnikom dzisiejszej naszej wspólnej sesji. Proszę państwa, temat, o którym mowa w tej chwili, zawarty w temacie, który zawarty jest w druku numer 810 dotyczącym osiedla Gładyszewo, było to przedmiotem naszej wspólnej debaty na poziomie poszczególnych komisji w ubiegłym tygodniu, 15 lutego. Na tym wspólnym spotkaniu pojawiły się te same tematy, o których dzisiaj była mowa, to znaczy te same argumenty i z jednej i z drugiej strony. Była dosyć burzliwa dyskusja na ten temat. Miałem okazję przewodniczyć temu wspólnemu posiedzeniu komisji. Także większość radnych na ten temat miała okazję wypowiedzieć się również i wszyscy mieli okazję również na ten moment ubiegłego tygodnia wyrazić swoje stanowisko. Jeśli chodzi o Komisję Gospodarki Miejskiej, to było 5 radnych podczas procedowania tego projektu uchwały, a głosowania rozłożyły się w sposób następujący. Za zniesieniem jednostki Gładyszewo było 2 radnych, 3 było przeciw i 2 osoby były nieobecne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę przewodniczącego Włodzimierza Bystrzyckiego o opinię Komisji Spraw Społecznych. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dzień dobry raz jeszcze, pani przewodnicząca, szanowni radni. Komisja Spraw Społecznych również dyskutowała na temat projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy osiedle Gładyszewo. Za zniesieniem były 4 głosy, przeciw 4 głosy i 2 głosy się wstrzymują. Jako przewodniczący dalej podtrzymuję swoje stanowisko, tak jak na posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. I proszę radnych, aby nie likwidować tych jednostek pomocniczych, a wręcz przeciwnie, objąć ich opieką. Niech one działają. Przed nami długa, długa droga i dużo jest spraw do załatwienia. Zarówno Gładyszewo, zarówno Górne, jak i Koszyce powinny funkcjonować dalej, a funkcjonowały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Lucjana Szutkowskiego o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w trakcie wspólnego posiedzenia komisji również mieli możliwość prezentowania swoich stanowisk. W głosowaniu głosy się podzieliły równomiernie przy 2 głosach za zniesieniem jednostki, 2 głosach przeciw zniesieniu i 2 wstrzymujących. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radna Magdalena Pabich. Bardzo proszę, pani radna. Dzień dobry. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym tylko wyrazić swoją opinię i odnieść się do opinii pana prezydenta Głoskiego. Nieprawdą jest, że Rada Osiedla Koszyce zgłaszała tylko jakieś problemy zaistniałe na osiedlu. To jest takie troszeczkę im ujmujące, bo przed pandemią niestety, która nas teraz wstrzymuje w wielu sprawach, organizowali Dzień Dziecka, Mikołajki dla dzieci. Pani radna, teraz mówimy o osiedlu Gładyszewo. Tak, ale ogólnie ja się odnoszę. Będziemy mówić, następna będzie uchwała dotycząca osiedla Koszyce, to wtedy będzie pani radna mówiła na temat, tak? Dobrze, tak, to dziękuję. Pani, bardzo proszę. Bardzo proszę, radny Mieczysław Karpiński. Bardzo proszę.
Dobry, Pani Przewodnicząca, dzień dobry Panu Prezydentowi. Witam wszystkich radnych, koleżanki, kolegów radnych i słuchających nas w internecie. Czy mnie dobrze słychać? Tak, słychać. Dziękuję. Chciałbym się wypowiedzieć, tak jak i na komisji, również na posiedzeniu Rady Miasta. Proszę Państwa, tak się składa, że oprócz tego, że jestem radnym, byłem również w składzie zarządu osiedla Gładyszewo i tematyka, o której mówimy, jest mi szczególnie bliska. Trzy kadencje byłem przewodniczącym zarządu osiedla, a w całym zarządzie pracowałem 20 lat. Więc pracowaliśmy zarówno z panem prezydentem Kosmatką, jak i z panem prezydentem Głowskim. Chciałbym powiedzieć, że jednostki pomocnicze, które są ujęte w ustawie o samorządzie terytorialnym jako jeden z składników samorządu, w mojej opinii powinny funkcjonować, ponieważ reprezentują głos tej lokalnej społeczności, no, który, no wiadomo, jest różny. W jednych sprawach może być nawet konfliktowy, jeśli chodzi o próbę uzyskania inwestycji, o których pan prezydent Głowski wspomniał. Jeśli chodzi o kwestie związane z sprawami społecznymi, zarząd osiedla, różnie to wyglądało w tej historii, ale miały do dyspozycji mniejsze bądź żadne, czasami spore pieniążki. Wiadomo, że cokolwiek zorganizować, żeby mieć taką możliwość, to trzeba mieć na to jakieś środki finansowe. Zarząd osiedla Gładyszewo konkretnie organizował zawsze, to było powiązane z zebraniem ogólnym mieszkańców, bo tak wówczas statut stanowi, imprezy dla dzieci, połączone później z ogniskiem i imprezą dla dorosłych również. To były aktywne zajęcia sportowe, to były spotkania przy ognisku, to były śpiewy, rozmowy, wymiana myśli, poglądów. Także na każde zebranie ogólne mieszkańców, tym samym również na te spotkania, był proszony pan prezydent, byli przygłoszeni radni, był proszony pani przewodnicząca, czasami inni goście. Tak więc pan prezydent, gdyby miał taką chęć, to mógłby w tym uczestniczyć. Raz mieliśmy okazję spotkać się poza tymi procedurami w szkole podstawowej numer 7, a to już było dawno temu, z panem prezydentem. Jeśli chodzi o kwestie proceduralne, to chciałbym zwrócić uwagę, że w marcu 2020 roku miały się odbyć wybory do kolejnego zarządu i one w ostatniej chwili zostały wstrzymane pismem pana prezydenta Szewca z powodu, który był nieznany z początkowo. Później się okazało, że były jakieś zarzuty prokuratorskie wobec statutu osiedla Gładyszewo i innych. Jak się okazało, jednym z tych zarzutów prokuratorskich była kwestia frekwencji na zebraniu ogólnym mieszkańców. Chciałbym przypomnieć państwu radnym i mieszkańcom, że przeprowadziłem chyba pół roku wcześniej, czy rok wcześniej, zebranie ogólne mieszkańców, na którym kworum było nikłe i zostało to potraktowane jako niespełnienie wymogów formalnych. Żeby uratować zarząd, przeprowadziłem kolejne zebranie w Wielką Sobotę, bo wtedy miałem gwarancję, że spotkają się mieszkańcy i tak się rzeczywiście stało. W ten sposób zarząd kontynuował swoją pracę do końca kadencji. Natomiast w zarzutach prokuratorskich wskazano, że nieprawomocne jest żądanie, aby ustalać jakiś limit kworum na zebraniu ogólnym mieszkańców. Więc było to rozstrzygnięcie zgodne z naszymi intencjami. Niemniej zarząd nie został wybrany, bo wybory się po prostu w tamtym czasie, w marcu 2020 roku, nie odbyły, zostały odwołane na czas bliżej nieokreślony. Sądziłem, że to jest pandemia, ale jak powiedziałem, były to inne powody. W międzyczasie na wniosek pana prezydenta zmieniono statuty osiedli. I mimo moich protestów statut osiedla Gładyszewo
został sformułowany identycznie jak dla innych osiedli, co jest już z góry, można powiedzieć, pewnym nierównomiernym traktowaniem, ponieważ o ile na przykład osiedle Górne ma, jeśli dobrze pamiętam, ponad 5 tysięcy mieszkańców, to osiedle Gładyszewo ma ich niecałe 500 osób. I zgodnie ze statutem wyłonienie określonej w statucie minimalnej liczby kandydatów, które gwarantują przeprowadzenie wyborów zgodnie ze statutem, to jest przynajmniej 25 osób. Biorąc pod uwagę wielkość osiedla i ilość osób uprawnionych do głosowania, jest to bardzo duża liczba. Radykalnie różna od tych mechanizmów i procedur, które były wcześniej. To oczywiście rzutuje na sposób postrzegania funkcjonowania jednostki i tym samym zgłaszania kandydatów do odpowiednich urzędników miasta Piłki. Innym aspektem, który trzeba tutaj brać pod uwagę, jest kwestia odniesienia się prezydenta i służb prezydenckich miasta Piły do naszych postulatów. W szóstej kadencji Rady wpisane były do WPF-u i do budżetu miasta Piły tak ważna inwestycja jak ulica Kamienna dla nas. Ona została później wykreślona z tych dokumentów miejskich. Po prostu wypadła z programu inwestycyjnego. W zeszłym roku wróciła po wielu latach ponownie i długo nie musieliśmy czekać, ale po kilku miesiącach znowu została z tych dokumentów wykreślona. Nie muszę przypominać Państwu wieloletniego sporu między panem prezydentem a starostą w zakresie odpowiedzialności inwestycyjnej i finansowej za prowadzenie poszczególnych inwestycji. Tutaj już jak mantrę możemy powiedzieć, że są ciągle przypominano, że są ulice o różnych, że powiem, zarządach, w różnym statusie i nam tą ulicę Kamienną cały czas zbywano jako taką, która powinna właściwie być budowana przez pana starostę. I tak w końcu się stanie, bo po wypowiedzeniu umowy przez pana prezydenta starostów w zakresie partycypowania w kosztach i utrzymaniu koszta budowy i utrzymania ulic powiatowych, ta ulica po prostu przeszła w ręce wyłącznie pana starosty i jak się dowiaduje, wkrótce ta inwestycja zostanie przeprowadzona przy udziale środków zewnętrznych rządowych. To jest kolejny aspekt. Trzecim aspektem, który tutaj musimy wziąć pod uwagę, jest kwestia budżetów obywatelskich. I proszę Państwa, z bardzo dużą przykrością muszę powiedzieć, że te fundusze, które miały być dla nas przeznaczone, z biegiem lat były przekazywane na inwestycje na przykład w przedszkolach. No nie neguję, że tam potrzeba też pieniążków, ale nasze postulaty zgłaszane przez zarząd wprost, oczywiście po konsultacjach z mieszkańcami, które były dwa razy w roku, co najmniej. Albo były odrzucane na etapie kwalifikacji, czyli nie docierały nawet do etapu głosowań budżetu obywatelskiego, albo przepadały w głosowaniu budżetu obywatelskiego, bo wybierano, wiadomo, że głosowanie z skali całego miasta, a nie tego danego osiedla, wybierano inne zadania. Czyli w ostatnich latach przez nas zgłoszonych zadań do funduszu, do budżetu obywatelskiego nie przeszła żadna inwestycja, nawet tak mała jak te do 30 tysięcy złotych. Retorycznie tego zapytam, czy tego typu działania budują aktywność społeczną, czy raczej ją tłamszą? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, nie będę na nie też odpowiadać. Do Państwa radnych, do mnie, należy w tej chwili decyzja. Uważam, że likwidacja jednostki pomocniczej jest niewskazana każdej z tych, którą dzisiaj będziemy debatować, ponieważ przyjęcie uchwały o likwidacji jednostki pomocniczej skutkuje nie tylko likwidacją jej terytorium, jej organów, ale również statutu. Czyli tym samym, jeżeli powstałaby grupa inicjatywna, jakaś inna, innych mieszkańców, którzy chcieliby zgodnie ze statutem wnieść do prezydenta o przeprowadzenie wyborów, to ten etap jest już za daleki,
likwidacja jednostki będzie skutkować tym, że będziemy musieli wystąpić do pana prezydenta o konsultację, czy można takie jednostkę przywrócić, o konsultację, czy można statut opracować. Po okonaniu tego statutu dopiero będzie można mówić o ewentualnym przeprowadzeniu wyborów. A więc schody będą się tylko piętrzyć. I proszę państwa, jeszcze raz apeluję, abyśmy utrzymali te jednostki pomocnicze, które dzisiaj są przedłożone do likwidacji, a nawet zastanowili się nad tym, czy nie popracować nad tym, aby przywrócić te jednostki, które zostały w międzyczasie wcześniej zlikwidowane. Myślę tutaj o osiedlu Śródmieście, osiedlu Jadwiżyn oraz osiedlu Zamość. My w sumie mieliśmy w sumie w Pile 9 jednostek, w tej chwili zostały 3. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Bardzo proszę, pan prezydent prosi o głos. Bardzo proszę, panie prezydencie. Ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń, to chciałbym takie krótkie już podsumowanie w tym zakresie. Po pierwsze, co do statutów, zostały one tak sformułowane, ponieważ mieliśmy właśnie uwagi nadzoru, który nam wskazał wyraźnie, jak należy je zmienić, żeby zostały zaakceptowane. Więc no nie myślę ani do nas, ani do państwa jako radnych. Żal, że tak to wygląda. Druga rzecz, no trochę nie na temat, ale nie mogę się nie odnieść. Dlatego Kamiennej nie zrobiono, bo przez lata trwała obstrukcja powiatu, która polegała na tym, że proponowano nam pieniądze, które może by wystarczyły na pomalowanie linii na wybudowanej drodze, ale na pewno nie na budowę. W związku z tym decyzja, jak widać, słuszna. Przekazaliśmy całą dokumentację przygotowaną na tą budowę. Z tego, co słyszę, i to napawa mnie jedynie niepokojem, z pełnego projektu ma być zrealizowana tylko część jezdniowa i mam nadzieję, że zostanie to natychmiast poprawione i postępowanie będzie dotyczyło wszystkiego, czyli chodników, dróg rowerowych, oświetlenia i wszystkich innych elementów, które zostały w tym naszym projekcie przygotowane i zaplanowane. I jeżeli chodzi o budżet obywatelski, no to on się rządzi swoimi prawami. To znaczy tam wygrywa, jak w demokracji, większość. Ten, który projekt dostawał więcej głosów, ten po prostu wygrywał. Nikt na to nie wpływa i oczywiście sprawy kwalifikacji, czyli przejścia tego procesu do prowadzenia do możliwości w ogóle głosowania polegają na tym, że sprawdzamy chociażby własności, możliwości realizacji pewnych inwestycji. Jeżeli one są nie na naszym terenie, to oczywiście wypadają, albo jeżeli nie spełniają warunków chociażby inwestycyjnych, bo takie były założenia. Myślę, że nie rozciągając tej debaty, zero osób, które nawet ani jedna osoba się nie pofatygowała, żeby wziąć udział w tych konsultacjach. No to też pokazuje, jakie było zainteresowanie tym podmiotem. I to nieprawda, że brak jednostek będzie powodował jakieś kłopoty organizacyjne właśnie na tych wszystkich osiedlach, bo przecież one zniknęły, jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze, ale nie zniknęły z mapy miasta. Prowadzone są inwestycje, prowadzone są spotkania, konsultacje. Właściwie wszystko funkcjonuje bez większych zmian i różnicy, czy te rady działały, czy nie działały. Pamiętajcie państwo, poczyniliśmy wtedy ogromny wysiłek wysyłania druków bezadresowych, umieszczania informacji, reklam, prowadzenia spotkań. No i taki skutek był jak mniej więcej na obecnym etapie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy Piła, osiedle Gładyszewo, druk nr 810.
Radnych. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? I jeszcze tutaj mamy problem z niektórymi radnymi. Radny Marek Toboła, Mieczysław Karpiński nie mogą głosować. Radny Marek Toboła. Już jest. Już jest, już wszyscy. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa radnych stosunkiem głosów 13 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu i wszyscy radni obecni. Dziękuję Państwu za głosowanie. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy Piła, osiedle Koszyce, druk numer 811. I projekt uchwały, tak samo jak poprzedni, przedstawił Roman Szarzyński, sekretarz gminy Piła. Wobec tego również przy poprzedniej uchwale wyjaśnił wszystkie zasady formalne. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Miejskiej również głosowała projekt uchwały, o którym mowa w tej chwili, w następujący sposób. Troje radnych było za, troje radnych było przeciw i jeden radny nieobecny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Włodzimierza Bystrzyckiego o opinię Komisji Spraw Społecznych. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Za likwidacją, za zniesieniem jednostki pomocniczej Koszyce były 2 osoby, przeciw 6 osób i 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję. Dziękuję. I proszę przewodniczącego Lucjana Szutkowskiego o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, pani przewodniczącej. Członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, również jak w przypadku poprzedniej uchwały, mieli podzielone zdanie przy 2 głosach za, 2 przeciw i 2 wstrzymujących. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, otwieram dyskusję. Bardzo proszę. I bardzo proszę, radna Magdalena Pawlik. Bardzo proszę, pani radna. Dziękuję bardzo. Kolejne. To tak jeszcze dodatkowa sprawa do mnie doszła, że prezydent, znaczy mi przerwano poprzednią wypowiedź, chociaż ja się odnosiłam do pana Szarzyńskiego, tak samo jak do pana słów do pana prezydenta Głowskiego. Pan prezydent Głowski też w swojej wypowiedzi odnosił do tematu, który nie powinien być teraz poruszany, a nikt nie przerwał, także sprawiedliwość na przyszłość bym chciała jakąś, żeby była wszędzie. To jedna rzecz. Druga, nie zgadzam się w ogóle z opinią pana prezydenta odnośnie działalności Rady Koszyce, gdyż nie zajmowała się tylko jakimiś zgłoszeniami problemów. Organizowali liczne dni przed pandemią oczywiście, dni dziecka, mikołajki, rozpoczęcie, jak i zakończenie wakacji dla dzieci i dla mieszkańców, pieczony ziemniak. I uważam, że tu w tym momencie krzywdzimy bardzo pana Wiesława Bartoszewicza, który się głównie tym zajmował i działał przez wiele lat, bo taką opinię tylko zgłaszał problemy, no to troszeczkę jest niesprawiedliwe. Będę się jednak głosowała przeciwko niestety i prosiłabym dalej radnych, którzy są tak podobnej myśli, żeby tak zagłosowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń Państwa radnych. Jeszcze chwilę czekam. Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy Piła, osiedle Koszyce, druk numer 811. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały?
Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze bardzo proszę, pani radna Magdalena Pabich nie oddała głosu. Pani radna Magdalena Pabich. Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 13 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i wszyscy radni obecni na tym głosowaniu. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Czy pan prezydent prosi o głos w tym momencie? Bo widzę tutaj sygnał. Tak, ja chciałem po rozpoczęciu punktu, żeby jeszcze jedno zdanie dosłownie. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy Piła, osiedle Górne, druk numer 812. I projekt uchwały był również państwu przedstawiany na komisji i bardzo proszę, panie prezydencie. Chciałem tylko jeszcze raz podkreślić, że w tym wypadku proszę o głosowanie niezgodne z moim wnioskiem, ale nie wynika to, że tak powiem, ze zmienności poglądów, tylko z oceny sytuacji, działań formalnych w przypadku złożenia wniosku, a teraz rekomendacji takiej, byśmy dali szansę jeszcze jeden raz. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej procedowała projekt uchwały, o którym mowa zawartym w druku numer 812. Sześcioro z siedmiorga radnych głosowało ten projekt. Przeciw były cztery osoby. I dwie osoby wstrzymały się od udzielenia głosu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Włodzimierza Byszczyckiego o opinię Komisji Spraw Społecznych. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, szanowni radni. W sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gmina Piła osiedle Górne. 0 głosów było za likwidację, 7 było przeciw i 3 głosy się wstrzymały. Czyli mamy Motylewo, Staszice i Górny. Też jest skasowane. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Lucjana Szutkowskiego o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Członkowie Komisji Budżetu podjęli następującą decyzję. 0 głosów za, 2 przeciw i 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. I bardzo proszę, radna Wioleta Stalenga. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni, szanowni mieszkańcy, szczególnie osiedla Górne. Muszę w tym momencie zająć głos, tym bardziej, że miałam przyjemność przez dwie kadencje pracować w Radzie i w Zarządzie Osiedla Górne. W ostatnim okresie miałam przyjemność pełnić funkcję przewodniczącej tej Rady. Rada i Zarząd Osiedla Górne funkcjonowała przez 4 kadencje, to jest przez 16 lat i moim zdaniem zaistniała na mapie nie tylko lokalnie na osiedlu, ale myślę, że na mapie naszego miasta. Grupa ludzi, która społecznie była oddana mieszkańcom, pracowała na ich rzecz i wspierała jednocześnie cele gminy Piła. Nasza rada i zarząd wyróżniała się przede wszystkim corocznie w działaniach związanych z budżetem obywatelskim. Doskonale pamiętam, jak z koleżankami i z kolegami odwiedzaliśmy przez wiele dni mieszkańców Piły, umożliwiając im oddanie głosu i swoje propozycje na realizację zadań.
To dało niezwykle pozytywne efekty. Ilość zadań wygranych w ramach budżetu na osiedlu górnym była zawsze znacząca, co potwierdzało, że praca się opłaca i na kolejny rok motywowała nas jeszcze bardziej do większego zaangażowania. Dzięki patronatowi prezydenta miasta Piły mogły odbywać się cykliczne turnieje międzyosiedlowe w piłkę nożną Old Boy. W okresie zimowym organizowaliśmy je w hali sportowej, a w okresie letnim odbywały się one na boiskach sportowych. Były to niezwykle sympatyczne spotkania, pełne wydarzeń sportowych, a także i zdrowej rywalizacji. Zawsze jako gospodarze staraliśmy się umilić te zawody słodkim poczęstunkiem, który wiadomo sponsorowany był zarówno przez środki pochodzące z gminy Piła, a także od indywidualnych członków rady naszego osiedla. Niezwykle cenne osobiście dla mnie i myślę, że dla wszystkich członków rady były bardzo dobre relacje z oświatą lokalną. Bardzo dobrze współpracowaliśmy ze szkołą podstawową numer 6, ze szkołą podstawową numer 7, a także z przedszkolami, które działały na terenie osiedla. Niezwykle w działaniach wspierali nas prezesi i członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Niezwykle wsparcie mieliśmy w proboszczu księdzu Stanisławowi Oraczowi, który de facto zawsze, jeżeli o cokolwiek go poprosiliśmy, to udzielał nam tej pomocy. Podobnie jak tutaj wypowiedzi z poprzednich osiedli, organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami, na których zapraszaliśmy radnych miejskich, radnych powiatowych, a także przedstawicieli samorządu województwa wielkopolskiego, aby umożliwić mieszkańcom bezpośredni z nimi kontakt, dać im możliwość, żeby przekazali swoje problemy i swoje odczucia. W naszych działaniach zwracaliśmy szczególną uwagę na tych najstarszych mieszkańców naszego miasta, na seniorów. Przekazywaliśmy te ich problemy i uwagi do pana prezydenta, który je, jak wiemy, wszyscy doskonale zna i starał się pomóc nam je rozwiązywać. Faktycznie ostatnie wybory zakończyły się niefortunnie, ale to tylko ze względów formalnych, bo mieliśmy drużynę gotową do dalszej pracy. Moim zdaniem byłaby bardzo duża szkoda w przypadku tego osiedla, aby zakończyć tą piękną historię. Jestem przekonana osobiście, że znajdzie się grupa społeczników z otwartymi sercami, którzy spróbują ponownie podnieść rękawice i działać w interesie mieszkańców. Poza tym, że będą lojalni, odpowiedzialni, zaangażowani i świadomi przede wszystkim tego, że Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą gminy Piła i tylko wspólne działanie i szacunek będą gwarantem kolejnych sukcesów. Dlatego też bardzo proszę szanownych radnych o uwzględnienie tej moim zdaniem pełnej historii działań ludzi, którzy przez wiele lat oddani byli po prostu temu osiedlowi i żebyście Państwo jeszcze w przypadku tego osiedla dali szansę tym ludziom, którzy są gotowi do działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę radna Maria Miller. Tak, według kolejności zgłoszeń. Bardzo proszę pani radna. No tylko pogratulować pani przewodniczącej informacji, które przekazała i całej jednostce pomocniczej, ale ona na pewno, jestem przekonana, bo nieraz uczestniczyłam w spotkaniach Rady Osiedla Koszyce i pewnie i na Gładyszewie, tam co prawda nie uczestniczyłam, bo to nie mój okręg, ale wiem od kolegi przewodniczącego Karpińskiego, jak bardzo się starali, mimo braku czasami nawet tej aktywności mieszkańców, czy braku możliwości, ludzie pracują, jakbyśmy nie zapominali, jak bardzo się starali ci ludzie przez dziesiątki lat, nie naście, dziesiątki. Także muszę powiedzieć, panie prezydencie, tak, rzadko się pan zjawia i rzadko pan bierze udział w dyskusji, ale teraz to widzę, stwierdził pan, że pana obecność jest niezbędna i ona spowodowała szkodę dla społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego, że lepiej zamilczeć, pozostawić Radzie Miasta decyzję, bo takie decyzje podjęła Rada Działalności Pożytku Publicznego w całości, oceniła negatywnie likwidację czy zniesienie jednostek pomocniczych.
I o tym powinniśmy pamiętać. Na komisji, panie prezydencie, również według głosowań zapowiadało się, że wszystkie jednostki pomocnicze zostaną ocalone. No niestety spowodował pan swoją wypowiedzią tak zwane posłuszeństwo wśród swoich radnych, no i stało się jak się stało. A jak się stało? Źle się stało, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Tomasz Swoboda. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dzień dobry, panie prezydencie. Tak jak tutaj moja przedmówczyni mówiła, Gminna Rada Pożytku Publicznego wyraziła jasno swoją opinię, że to jest zły kierunek, że te jednostki pomocnicze są likwidowane. Jest to pewien element demokracji. Są to jednostki doradcze, z których, tak jak mówiłem na komisji, pan prezydent niejednokrotnie korzysta i pewnie jeszcze w przyszłości będzie korzystał. W tej chwili, tak jak tutaj moja przedmówczyni mówiła, podczas dyskusji na komisji były różne zdania. Większość tych zdań jednak opowiadała się za tym, aby te jednostki utrzymać. Pan prezydent prosi, wnioskuje o to, aby dać jeszcze jedną szansę jednostce pomocniczej na osiedlu górnym. Ja uważam, że jednak tą szansę należało dać wszystkim trzem tym jednostkom i te uchwały powinny zostać nie podjęte. No niestety stało się inaczej. Głosami radnych kolegów, koleżanek Koalicji Obywatelskiej dwie jednostki w tej chwili zostaną zniesione, a według prawa będzie bardzo ciężko je odbudować, o czym też wspominali moi przedmówcy. No niestety źle się stało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I bardzo proszę pan radny Grzegorz Płachta. Bardzo proszę, panie radny. Kamerę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Dziękuję za możliwe zabranie głosów. Dzień dobry, panie prezydencie. Szanowni państwo, rzeczywiście mam tu warto, mam po pierwsze trzy sprawy, chciałem o jednej powiedzieć, ale powiem, może zacznę od początku, że na komisjach, wspólnych komisjach połączonych była taka zauważalna, umiarkowana ostrożność radnych z Koalicji Obywatelskiej odnośnie głosowania przeciw likwidacji osiedla Górne. I oczywiście pomimo mojej osobistej sympatii do państwa muszę być troszeczkę złośliwy, bo zauważyłem, że po takim namaszczeniu przez prezydenta Głowskiego i udzielenia błogosławieństwa na pewno wynik będzie 23-0 w stosunku do likwidacji tej jednostki pomocniczej. I widzę teraz, że sukces ma wielu ojców, bo jak już została podjęta decyzja o utrzymaniu tej jednostki pomocniczej, to widzę, że okazuje się, że chyba wszyscy byli teraz nagle za utrzymaniem tej jednostki, ale chciałbym się przede wszystkim zwrócić do mieszkańców osiedla Górnego. Szanowni państwo, ta sytuacja, która teraz zaistniała, wskazuje dobitnie na to, że warto się angażować, że presja ma sens, że macie państwo wpływ na swoje małe ojczyzny, tylko trzeba chcieć działać. Można powiedzieć, że likwidacja tej jednostki pomocniczej była już przesądzona, a jednak dzięki państwu inicjatywie, zaangażowaniu, zresztą do mnie też tutaj państwo się zwracaliście, też mogłem swój kamyczek rzucić do tego grudka, że angażowanie się ma sens. Drodzy państwo, to nie jest tak, że idziemy tylko do urn, głosujemy i już na nic więcej nie mamy wpływu. Okazuje się, że jednak mamy wpływ, że warto się angażować i życzę tylko państwu, żebyście państwo tą szansę wykorzystali, żeby rzeczywiście ta jednostka pomocnicza mogła prężnie funkcjonować, jak do tej pory funkcjonowała. Żywię głęboką nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Dziękuję. I bardzo proszę, pan radny Lucjan Szutkowski. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Wracając do słów mojego przedmówcy, muszę powiedzieć, że ta uszczypliwość była chyba niepotrzebna. Dlaczego? Wydaje mi się, że wszystkie jednostki pomocnicze miały swoje szanse i trzeba powiedzieć, że wszystko, co, i tu nie trzeba wielkich słów, ma jakiś sens, wymaga powiedzmy zaangażowania ludzi. I trzeba tutaj powiedzieć, że te konsultacje w zasadzie odpowiedziały jakieś zainteresowanie. Zero osób uczestniczących w konsultacjach
jednoznacznie określiło, powiedzmy, sytuację, z jaką przyszło nam się dzisiaj zetknąć. Natomiast swoją szansę, mimo że nie spełniła wymogów formalnych, dopełniło osiedle górne, czemu dałem wyraz w trakcie swojego głosowania, gdzie podczas naszych wspólnych posiedzeń komisji określiłem się jednoznacznie za utrzymanie tejże jednostki pomocniczej. Także tutaj zachęta i powiedzmy zwracanie uwagi, że ktoś musiał namaścić, prawda, i tak dalej, wydaje mi się, że była nie na miejscu. Natomiast myślę tak, że osiedle górne samo się broni również swoją działalnością. Tutaj trzeba powiedzieć, że na przestrzeni lat organizowaliśmy kilkunastu, przynajmniej może nawet 20, wspólne imprezy z parafią działającą na osiedlu górnym, szkołami, przedszkolami i czynnym zaangażowaniu członków rad osiedli. I muszę powiedzieć, że były to bardzo masowe imprezy, imprezy, w których również zawsze uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich. Pan prezydent niejednokrotnie czynnie uczestniczył nawet w tych biegach pokoleń. Stąd też to osiedle w moich odczuciach wykorzystało swoją szansę i nie wątpię, że dzisiaj zasłużenie będzie mogło, że tak powiem, dalej kontynuować, powiedzmy, swoją działalność dzięki pozytywnym głosom członków radnych naszej Rady Miasta. Także po prostu myślę, że jeśli, powiedzmy, powstanie duch na tych innych osiedlach, tu odnoszę się nie tylko w odniesieniu do tych jednostek pomocniczych, które dzisiaj przyszło nam likwidować i stało się to już faktem, ale również do tych, które wcześniej zostały zlikwidowane. Do tego są potrzebni ludzie, a ci ludzie się pojawią, jak się pojawią rzeczywiste problemy, takie, które trzeba będzie w danym środowisku rozwiązać. Ja w to nie wątpię, że takie inicjatywy mogą powstać, ale o to również by musiał się starać bardzo pan prezydent, działając na przekór mieszkańcom miasta, ale w to już nie wierzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Tomasz Jopek. Dzień dobry, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Ja się tak zastanawiam i słucham moich przedmówców. Tak naprawdę, dlaczego od razu ten projekt odnośnie zniesienia osiedla górnego w ogóle był tutaj wprowadzony na sesję, skoro już, tak jak wcześniej powiedzieli tu moi koledzy z innych tutaj ugrupowań, że praktycznie już to było przesądzone na samym początku, jak pan prezydent powiedział, że chce jednak Radę Osiedla Górnego zatrzymać. Mi się wydaje, że te wszystkie rady powinny jednak funkcjonować, tak? Bo ta jednostka pomocnicza, czyli Rada Osiedla, jest bardzo ważnym ogniwem samorządowym, tak? Ogromna aktywność społeczna, tak jak tutaj wcześniej już moi przedmówcy powiedzieli, turnieje, festyny, tak? To się wszystko odbywa pod patronatem prezydenta miasta Piły, tak? I ja sam brałem udział nie na jednym festynie i również tutaj i na Motylewie, dlaczego też o Motylewie nie mówimy, tak? Bo też to jest tutaj przecież jest, jako Rada Osiedla jest potężną radą, ja nie wiem też jak to funkcjonuje i też powinniśmy, jeżeli mówimy o wszystkich radach, no to powinniśmy jednak te wszystkie rady jakoś skumulować i o wszystkich radach mówić, tak? I też na osiedlu brałem w niejednym udział w przedsięwzięciu, tak? W pokazach sam byłem, nawet zainwestowałem w tak zwaną pianę jakąś tam strażacką, ale to już pomijam. Jednak dlaczego właśnie prezydentowi i nam jako radnym, tak? Zależy właśnie na likwidacji tych rad osiedla, bo tak naprawdę skoro Rada Osiedla, Rada Pożytku Publicznego opowiedziała się za utrzymaniem tych rad osiedla, to jednak raczej powinniśmy może poszukać innej alternatywy. Są młodzi ludzie, którzy naprawdę chcą się zaangażować. Ja na przykład mieszkam na osiedlu górnym od 12 lat i rozmawiam. U mnie jest taki sklepik, no nie będę tutaj mówił jaki, nie będę tutaj reklamy robił, dla sklepu jest osiedlowy i młode kobiety, sam się zaangażowałem właśnie w te konsultacje, też zbierałem podpisy i naprawdę osoby młode, które chcą się zaangażować, mówią, że przez 12 lat na przykład jest droga, tak, Przyreja, tam od 12 lat nic się nie robi, to mówią mi mieszkańcy, tak, i
piszą pisma. I tak, miasto zadłużone, spółdzielnia zadłużona. A ja powiem tak, no a na przykład pustostan stoi tak jak strzelnica, tak? Na rok wydajemy 260 tysięcy złotych, czyli jednak jakieś te pieniądze są. Także może ta nowa krew, ci młodzi ludzie, rzeczywiście, którzy chcą się zaangażować, to jednak coś z tego będzie. Dlatego no już ja zagłosowałem przeciw przy wszystkich praktycznie radach i też będę przeciw, żeby jednak tych rad, mojej rady tej osiedla nie po prostu nie likwidować. Tak? Teraz dużo młodych osób kupiło działki, na których chce budować i chcą po prostu być aktywni, tak? Na tym właśnie Gładyszewie. Dlatego może też żeśmy tak pochopnie to wszystko podjęli, ale to jest moje tak naprawdę osobiste zdanie i nie będę też nikogo namawiał, czy będzie za, czy będzie przeciw, ale jednak mi się wydaje, że dla całej społeczności naszego miasta, tym bardziej, że my mamy tam też swoich ludzi, którzy na nas głosowali, tak? Pochopne takie decyzje, mi się wydaje, że nie są na miejscu, ale to jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I bardzo proszę pani radna Gabriela Milska. Bardzo proszę pani radna. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. No chciałabym się też ustosunkować do tego, co nas spotkało. Uważam, że to jest żenujące i przykra sprawa. Jednemu osiedlu daje się szansę, a dwóch pozostałych się, można powiedzieć, wprost odrzuca się. To jest bardzo przykre. Chcę dodać, że byłam kilkakrotnie na osiedlu Gładyszewo, na różnych tam zawodach sportowych, na zaproszenie pana Karpińskiego. I chcę powiedzieć, że praktycznie to jest człowiek bardzo kompetentny i pracowity i naprawdę no, nie ma drugiego takiego zaangażowanego samorządowca, który by tak dokładnie wszystko prowadził. Ta sytuacja, która się zdarzyła, która miała miejsce, no rzeczywiście, no tłumaczymy się, że to pandemia, że różne inne sprawy są temu winne, ale jednak widać prosto, że po prostu sprawa najprawdopodobniej była już znana między innymi panu prezydentowi i no i tak się stało, jak się stało. Chcę nadmienić i przypomnieć, o czym było dużo wypowiedzi zawartych w tych komisjach naszych ostatnich wspólnych, że przecież Rada Osiedla nie jest organem decydującym. Nikt się nie musi bać ani mieć jakichś tam myśli niezbyt dobrych, ale ma wpływ na decyzje. Z pozycji interesów mieszkańców osiedla te jednostki trzeba sobie bardzo cenić, te pomocnicze jednostki. One tworzą przecież kapitał społeczny, budują społeczeństwo obywatelskie i powinny integrować społeczności lokalne. I tak też być powinno, tak być powinno. Mam jakieś również doświadczenie na komisjach wspólnych, o tym powiedziałam. Przez 4 lata próbowaliśmy budować też osiedle Staszyce i wiele poczynań było organizowanych, również imprezy i tak dalej. I no, jest to naprawdę sytuacja przykra i panu Karpińskiemu, radnemu, bardzo w tym momencie współczuję. No ale mamy nadzieję, że będzie czas, kiedy po prostu się wszystko wyprostuje. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Szanowni państwo radni, ja bardzo proszę, aby ci z państwa, którzy zabrali głos i już nie chcą zabierać głosu, wyłączyli swoje informacje o chęci zabrania głosu, czyli łapki tak zwane. Bardzo proszę, pani Gabriela Milska. Lucjan Szutkowski chce zabrać głos. No bo mam tutaj zaznaczone łapki, że chcecie państwo zabrać głos. Tak, zabrać głos. Tak, tak, ja też jeszcze pani przewodnicząca. Pani Gabriela Milska, proszę wyłączyć łapkę wobec tego. To bardzo proszę. Bardzo proszę, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Właśnie mówiłem w wcześniejszej swojej wypowiedzi, że niepotrzebne są duże słowa, ponieważ rady osiedli rzeczywiście są potrzebne w działalności
samorządu miejskiego jako jednostki pomocnicze. Ale rady osiedli to nie są etykiety, to są ludzie. A tych ludzi w tym konkretnym przypadku, jak były te konsultacje, na dwóch osiedlach ewidentnie zabrakło. Dlatego głosowałem przeciw. Natomiast miałem od razu wątpliwości co do inicjatywy odnoszącej się do osiedla Górnego. I dlatego dzisiaj poparłem, nie tylko ja. Natomiast chciałem tutaj sprostować, i to mnie tutaj bardzo sprowokowało, wypowiedź kolegi radnego Jobka. Spółdzielnia nie jest jednostką zadłużoną i to mówię z całą odpowiedzialnością, nawet na złotówkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę wyłączyć łapkę. Bardzo proszę. Marek Andruszkiewicz, bardzo proszę. Proszę, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Mówiłem o swoim stanowisku odnośnie projektów uchwał, o których teraz rozmawiamy, już na komisjach, ale widzę, że dyskusja jest dosyć ożywiona i chcę też dzisiaj swoją opinię na ten temat wypowiedzieć. Więc myślę, że wymaga to pewnego uporządkowania. Pierwsza sprawa to jest sprawa formalna, a więc taka, w której te struktury samorządu lokalnego funkcjonują w kadencjach. Kadencja się kończy, trzeba przeprowadzić wybory. Te wybory w określonych miejscach, tych trzech lokalizacjach, nie powiodły się. Wobec tego prezydent ma obowiązek przeprowadzenia, podjęcia pewnych czynności. Te czynności podjął w postaci konsultacji. Konsultacje zostały przeprowadzone i wyniki wszyscy doskonale znamy. I teraz przychodzi nam zdecydować, czy te rady mają w dalszym ciągu rozwinąć, czy przystąpić do, mają być zorganizowane po raz wtóry wybory, czy dać im szansę, czy po prostu zlikwidować. I teraz przychodzi druga sprawa. Przychodzi sprawa, powiedziałbym, taka ludzka, po prostu sąsiedzka, jeśli chodzi o osiedla, mieszkańców i tak. Ja, proszę państwa, muszę powiedzieć tak, że stoję w tej chwili też w takim miejscu, czy bardziej bym powiedział osiedle moje, Motylewo, o którym już dzisiaj też się tutaj pewna opinia pojawiła, ponieważ my za niedalej jak półtora miesiąca mamy również wybory do Rady i Zarządu Osiedla w nowych strukturach, bo wcześniej w takiej formie nie mieliśmy, u nas tylko funkcjonował Zarząd Osiedla, podobnie jak na osiedlu Gładyszewo. I najbliższy czas pokaże, czy uda nam się te wybory przeprowadzić i ta rada i te struktury w ogóle powstaną. Jednak myślę, że trzeba powiedzieć taką rzecz. Wielokrotnie ten zwrot się tutaj pojawiał w dyskusjach i to w zasadzie chyba u wszystkich radnych, którzy się wypowiadali. To jest hasło zaangażowanie. Więc proszę państwa, jak obserwuję te trzy konsultacje dotyczące trzech osiedli, no to jednak na tym osiedlu Górnym nawet państwo radni tutaj deklarowali, że zbieraliście podpisy, że zabiegaliście o to, czyli wykazaliście tą inicjatywę, tą potrzebę działania. Natomiast jeśli na osiedlu Gładyszewo no nie ma żadnego, nawet przewodniczący nie złożył. No ja nie chcę tutaj przeciw panu radnemu Karpińskiemu, z którym się od lat znamy, przyjaźnimy i współpracujemy. No jeśli nawet on nie złożył tej jednej, no to on nie daje nawet, na szczerze mówiąc, szansy mi na to, żeby się przychylić do jego propozycji. Mówię spontanicznie, ale z głębi serca. Więc proszę państwa, moje stanowisko jest takie, że po pierwsze zagłosowałem za tym, żeby dwie rady osiedli znieść. Może to spowoduje pewien reset, a więc stworzenie sytuacji takiej, w której stworzy się nowa grupa inicjatywna, która ma nowe spojrzenie na sytuacje, które dotyczą tego obszaru naszego miasta.
Natomiast w przypadku osiedla Górne jestem za tym i tak będę głosował, żeby utrzymać tę jednostkę, ponieważ przynajmniej w tym jednym przypadku deklaracji konsultacji społecznych było więcej niż jest wymaganych kandydatów do rady. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna rzecz. W poprzednich dwóch przypadkach nawet nie było tylu kart konsultacyjnych, co osób, które muszą brać udział w wyborach, żeby one doszły do skutku. Zatem chcę powiedzieć, że nie jest dla mnie łatwym to, aby takie decyzje podejmować, bo ja bym też nie chciał, żeby ktoś likwidował osiedle Motylewo, ale zanim dojdzie do takiego stanu, musimy po prostu wykazać się sami swoją inicjatywą, swoim zaangażowaniem, no i zaangażowaniem oczywiście ludzi, którzy za nami będą chcieli pójść i wspólnie z nami ten temat dalej ciągnąć. Bardzo dziękuję za udzielony głos. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Maria Miller. Tak, bardzo proszę, pani radna. Oj, już. Nie. Myślałam, że nie rozumiem pani łapki. Bardzo dziękuję. Ojej. Chciałabym powiedzieć na koniec, że wszystkie rady mogą sprawę zdać ze swojej działalności, podobnie jak zrobiła to pani nasza koleżanka radna Stalenka. Jestem o tym przekonana. Także reasumując, zdobędę się na refleksję, używając części klasyka. Nieważne jakie rady, ważne czyje rady. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę pani radna Wioleta Stalenga. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja tutaj doskonale chcę nawiązać i się zgodzić z wypowiedzią kolegi radnego Szutkowskiego i uświadomić państwu naprawdę z praktyki, że faktycznie ta rada i zarząd to nie jest etykieta. To jest naprawdę, słuchajcie, ciężka praca ludzi, którzy dysponują po pierwsze czasem. My mieliśmy akurat w Radzie Osiedla Górne takiego farta, powiedzmy szczerze. Przewodniczący zarządu, który przez wszystkie kadencje pełnił tą funkcję, był osobą już na emeryturze, która dysponowała no, większą ilością czasu niż my osoby zawodowo pracujące. Bo słuchajcie, wiele działań wymaga pracy w godzinach do popołudniowych. Nie można pewnych spraw załatwić po południu. Także mieliśmy w swojej radzie także zespół ludzi, którzy słuchajcie, byli tylko na liście. Nie wiem po co się zgłosili, bo nie uczestniczyli w żadnym spotkaniu, nie uczestniczyli w żadnych naszych wspólnych imprezach. Na pewno mieli powody, tylko ja zawsze mówię, że teoria jest zawsze po prostu jednym obszarem i płaszczyzną, a praktyka jest drugą. I uwierzcie państwo, że to jest społeczne działanie, ale to jest społeczne działanie, które wymaga olbrzymiego nakładu pracy, żeby był ten efekt. Także ja, podobnie jak moi koledzy, wcale nie jest mi miło, że muszę oddać głos za tym, że coś się likwiduje, a coś nie, ale ja uważam, że jeżeli tam się znajdą ludzie, którzy w tej chwili podejmą rękawice, to mają naprawdę otwarte drzwi i tutaj pan prezydent na pewno nie będzie nikomu blokował działania. Także wszystko w rękach po prostu ludzi, którzy są gotowi do pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo proszę radny Mieczysław Karpiński. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, pani przewodnicząca. Z bólem serca przyjmuję tę dyskusję, przynajmniej część jej przebiegu. Dziękuję pani przewodniczącej, pani radnej Miller, przepraszam, radnej Milskiej za dobre słowo skierowane do mnie. Chciałem, proszę państwa, powiedzieć jedną rzecz. Tutaj w dyskusji nad osiedlem górnym dominuje pewien probierz w postaci konsultacji społecznych. Tutaj one były dość duże, gdzie indziej były żadne, gdzie indziej mikro. Ten probierz jest jednym z probierzy, który dotyczy akurat aktywności społecznej. Natomiast probierzy
działalności społecznej jest dużo więcej. One również nas dotyczą. I proszę Państwa, no to z przykrością muszę powiedzieć, że niektóre postawy wręcz są dość faryzajskie. Jednym dajemy szansę, innym nie dajemy. Tutaj znajemy takie argumenty, gdzie indziej nie mamy tych argumentów. Może to, co mówię w tej chwili, jest dość emocjonalne, ale także proszę z góry o wybaczenie, jeżeli jest zbyt emocjonalne i zbyt mocne w sformułowaniu. Natomiast uważam, że wszyscy będziemy ocenieni za naszą działalność społeczną i chcę powiedzieć tutaj, nawiązując do wypowiedzi pani przewodniczącej Stalęgi, to nie jest tak, że myśmy mieli czas, myśmy ten czas przeznaczyli na tą działalność społeczną. Nasz prywatny czas. Muszę policzyć 20 lat, ile to jest czasu prywatnego, przeznaczonego na tego typu konkretną działalność. Tego nam nikt nie zabierze, ale też nikt nie odda. Życzę sukcesu kolegom i koleżankom na Siedlu Górnym. Trzyma za nie kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń Państwa radnych. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, kilka słów podsumowania, może bardziej sprostowań, bo padły pytania, między innymi radnego Jobka, dlaczego ten wniosek się pojawił. Ja na samym początku o tym i pan sekretarz mówiliśmy, że jest to obowiązkowa procedura, którą należy uruchomić i taki był mój obowiązek, żeby Państwu taką projekt takiej uchwały przedstawić, a dla odmiany, co Państwo robicie podczas głosowań, jest to Waszą wolą i wyłącznie Wy na to macie wpływ. Padło też takie zdanie, że pochopne działania. No pochopne to mogą być wtedy, kiedy faktycznie podejmuje się coś szybko i nie biorąc pod uwagę zarówno czasu, jak i możliwości konsultacji. W tym wypadku na pewno ta wielotygodniowa, nie wiem czy nie wielomiesięczna procedura do takich słów zupełnie nie przystaje. Czy słowo presja ma sens, jest adekwatne? No nie jest adekwatne, bo tu nikt na nikogo właśnie nie musi wywierać presji. Sytuacja konsultacyjna właśnie na tym polega, że jeżeli pojawi się tłum ludzi, którzy mówią tak, potrzebujemy tego, chcielibyśmy bronić takiej działalności albo tego typu projekty przedstawiać, to jest nie presja, tylko zdrowy element uczestniczenia w życiu publicznym. I takie coś miało miejsce w przypadku właśnie Osiedla Górnego, więc nikt na kogo, nikogo nie wybierał, ani mieszkańcy na mnie, ani ja na radnych, żeby tak, a nie inaczej się zachować. A dlaczego nie ma tamtych dwóch? No po prostu tak jak powiedzieliśmy, to nie wynik ani państwa, ani moich decyzji, tylko brak aktywności podczas procesu wyborczego i zupełnie na koniec no takie ad personam się pojawiło, że brak mojej obecności, no ja sobie nie przypominam, żebym w ostatnim czasie się nie pojawiał na sesjach, więc miałbym prośbę, żeby nie mówić rzeczy, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze pani radna Maria Miller, tak? Tak, pani radna? Tak, tak. Bardzo ja proszę. Żywocem do pana prezydenta nieobecność chodzi, tylko o wpływanie na radnych, co przykładem czego było głosowanie na komisjach i dzisiaj. I chcę państwu powiedzieć tyle, że jak najbardziej jestem przeciwna likwidacji czy zniesieniu, o tak powiem, bo taki jest tytuł uchwały Rady Osiedla Górnego, ale również pozostałych rad. I niesprawiedliwe podejście, bo do wyłącznej właściwości Rady, należy dzisiaj ta decyzja.
czy te wszystkie trzy rady utrzymamy jednostki na osiedlach, czy nie. Myślałam, że tak się stanie. Ponieważ tak się nie stało, ja życzę powodzenia oczywiście jednostce na Górnym, na osiedlu Górnym. Życzę im jak najlepiej, ale muszę się wstrzymać, dlatego że no jest to niesprawiedliwe podejście do sprawy, do tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam tutaj zgłoszenie pani radnej Gabrieli Milskiej. Czy to jest aktualne zgłoszenie, pani radna? Proszę włączyć głos, pani radna. Pani radna, głos proszę włączyć. Mam mikrofon. Mam wyłączone, pani przewodnicząca, a zatem nic tutaj z mojej strony nie jest włączone. Dziękuję bardzo. Ale się upewniam, ponieważ na ekranie mam tutaj pani zgłoszenie. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę, panie prezydencie. No ja ostatnie zdanie chciałbym przekazać, że jeżeli rozumie pani za wpływanie, tłumaczenie i informowanie rzetelne o stanie spraw, no to faktycznie tak należy przyjąć i chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to państwo głosujecie na bazie wiedzy i informacji, które z różnych źródeł dostajecie. Miałbym prośbę, żeby nic więcej nie insynuować. Dziękuję bardzo. I nie widzę dalszych zgłoszeń państwa radnych. No i jeszcze pan Tomasz Jopek, ale to już ostatni głos. Bardzo proszę, panie radny. Dobrze, dziękuję. Ja do pana radnego Szutkowskiego. Ja, panie radny, pana bardzo cenię. Przepraszam, może się błąd wtargnął z mojej strony. Było odpisane na pismo, że spółdzielnia jest zadłużona i spółdzielnie są zadłużone. O, przepraszam, to tak a propos. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I wobec tego, że nie widzę dalszych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy Piła, osiedle Górne, druk numer 812. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze pani Gabriela Milska już jest, dobrze. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? I jeszcze mamy dwie osoby. Pani radna Gabriela Milska, jeszcze proszę o głos. Pani radna Gabriela Milska, bardzo proszę o głos. Pani przewodnicząca, no niestety nie mogę, wylogowałam się, próbuję naprawić tą sytuację i nie można. Jest może pani zalogowana, tylko niech pani przyciśnie przycisk głosowanie takie aktualne. Na dole, na dole, na tym czarnym pasku. Tak, dokładnie. Już wciskałam dwa razy i no niestety nie mogę się połączyć. No to pozostaje wylogować się i zalogować jeszcze raz. Tak, jeszcze raz, dobrze. Już głosuję. Dobrze, dziękuję. Kończę głosowanie. I stwierdzam, że uchwała została. Pani przewodnicząca, czy ja mogę prosić o reasumpcję? Bo oczywiście ja tutaj coś źle nacisnęłam. Zaraz, moment. Jestem oczywiście przeciw tej uchwale. Zaraz, moment. Za tą uchwałą głosował 1, 20 przeciw. Osób dwie wstrzymujące się, 0 brak głosu, 0 nieobecnych i tutaj mamy taki wynik. Dobrze. Czyli wnioskuje pani o reasumpcję, tak? Proszę tak, jeszcze oczywiście. Raz głosować. Proszę przygotować. O reasumpcję. Nie, wniosek o reasumpcję. To nie jest jeszcze reasumpcja, na razie wniosek.
Dziękuję. Proszę Państwa Radnych, kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem o reasumpcję głosowania w sprawie ostatniej uchwały, druk nr 812? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Pan Grzegorz Płachta jeszcze nie oddał głosu. Dziękuję bardzo. Kończę głosowanie. I dziękuję bardzo. 14 osób jest za, 3 przeciw, 6 wstrzymuje się, 0 brak głosu. Czyli wniosek pani radnej Zdzisławy Karpińskiej, tak? To było tutaj. Proszę bardzo. Teraz dopiero o reasumpcję. Teraz głosowanie nad wnioskiem, nad uchwałą. Teraz uchwała. Jeszcze raz reasumpcja. Ponowne głosowanie. Mamy zgodę na to ponowne głosowanie i głosujemy. Tak? Już gotowe. I Szanowni Państwo Radni, rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy Piła, osiedle Górne, druk nr 812. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Ja już naciskałam. O, jest. Kończę głosowanie. I stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 0 za, 20 przeciw, 3 wstrzymujące się, 0 brak głosu i wszyscy radni obecni. Dziękuję Państwu za głosowanie. I Szanowni Państwo, ogłaszam 15-minutową przerwę, czyli spotykamy się za 10:02. Szanowni Państwo Radni, wznawiam posiedzenie dzisiejszej sesji Rady Miasta Piły po przerwie i jesteśmy przy punkcie 7 dzisiejszego porządku. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy, druk nr 814. Projekt uchwały przedstawiła Państwu na wspólnej komisji Monika Łukomska, dyrektor Wydziału Gospodarki i Nieruchomości. Jednakże bardzo proszę Panią Dyrektor o krótkie przypomnienie tego projektu. Bardzo proszę. Dzień dobry Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Ja w pierwszej kolejności chciałabym zgłosić tutaj autopoprawkę, jeżeli chodzi o załącznik do uchwały. Proszę o wykreślenie punktu pierwszego i tym samym załącznik uchwały będzie obejmował tylko 4 pozycje. I omówię jeszcze raz, są to nieruchomości, które po raz pierwszy zostaną przeznaczone do najmu i dzierżawy. Umowy zostaną zawarte na czas nieoznaczony. I teraz już po tej autopoprawce pozycja numer 1, to jest ulica Grobowa, to będzie najem pod altanę śmietnikową i z wnioskiem o ten najem zwróciła się do nas wspólnota mieszkaniowa bloku przy ulicy Okulnej. Wyspa Miejska to regulacja zastanego stanu prawnego, to jest najem pod zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem do kanalizacji sanitarnej i to jest teren miejsca Wyspiarz. Natomiast dwie ostatnie pozycje to jest dzierżawa pod uprawę warzyw, to jest ulica Dębowa i ojca Maksymiliana Kolbe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nie był omawiany na wspólnej komisji i Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radna Gabriela Miejska. I
przewodnicząca, szanowna pani przewodnicząca, no mam wszystko wyłączone, nie wiem co się dzieje, co jeszcze by tutaj naprawić. Dziękuję bardzo za głos. Na górze ekranu, na tym czarnym pasku jest taka ikona buzia, która jest z łapką. Może pani tam kliknąć? Buzia z łapką. No. Taka emotka. No tak, no właśnie to jest wyłączone, pani przewodnicząca. Jeszcze raz proszę w to kliknąć. No dobrze. To miejsce. Klikam. Dobrze, to wobec tego, no... Będę wiedziała, że to jest pozostałość z poprzedniej wypowiedzi, tak? Widocznie ponieważ... się zacięło tutaj, pani przewodnicząca. No, dobrze. Nie widzę zgłoszeń dalszych, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie. Projekt uchwały Rady Miasta Piłek w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy, druk numer 814. Wraz z autopoprawką. Jeszcze tutaj mamy kilka osób niezalogowanych do głosowania. Bardzo proszę. Gabriela Milska, Mieczysław Karpiński i Zdzisława Karpińska. Mieczysław Karpiński i Zdzisława Karpińska. Państwo radni, bardzo proszę. Jest. Teraz mam informację, że pan Zdzisław nie będzie nieobecny. Wobec tego kończymy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i jedna osoba nieobecna. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, kolejny punkt to informacja prezydenta miasta Piły o zgłoszonych w 2021 roku żądaniach, o których mowa w artykule 36 ustęp od 1 do 3 i ustęp 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ustęp 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, druk numer 808. I również informację przedstawiła państwu na wspólnej komisji Monika Łukomska, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do przesłanej informacji? Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję. Pani Gabriela Milska w dalszym ciągu, ale uważam to za pozostałość z poprzedniej wypowiedzi. Zamykam dyskusję i przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, druk numer 803. Sprawozdanie przedstawił państwu na wspólnej komisji Sebastian Dzikowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Czy ktoś z państwa ma pytania do przesłanego sprawozdania? Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję. I proszę, kolejny punkt. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Brukowej, druk numer 804. Projekt uchwały przedstawiła państwu na wspólnej komisji Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. I bardzo proszę panią dyrektor o krótkie przedstawienie tego projektu. Czy mamy kontakt z panią dyrektor?
ale tematyka została Państwu radnym przedstawiona na wspólnej komisji. Wobec tego proszę przewodniczącego Marka Truszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej procedowała projekt uchwały zawarty w druku numer 804 i jednomyślnie przychyliła się do niego. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń Państwa radnych. Wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Brukowej, druk numer 804. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i podniesienie i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze pani radna Emilia Piechocka. Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie 22 głosy. O, przepraszam, 22 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymuje się, 0 brak głosu i 0 nieobecnych, czyli mamy taki wynik głosowania. I proszę Państwa, przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Przemysłowej i Ceramicznej, druk numer 805. Bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Pani dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawiła projekt uchwały dotyczącej podjęcia procesu utworzenia miejscowego planu w obszarze osiedla Motylewo, to jest ulica Przemysłowa i Ceramiczna. Obszar, na którym w tej chwili dosyć dużo dzieje się, jeśli chodzi o proces inwestycyjny, przemysłowy. Także komisja jednomyślnie przychyliła się do projektu, biorąc pod uwagę to, że są to miejsca niezwykle ważne pod przemysł i usługi. Dziękuję. I szanowni Państwo radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Przemysłowej i Ceramicznej, druk numer 805. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? I bardzo proszę jeszcze radny Krzysztof Zając i Wioletta Stawiuk. Już tylko Krzysztof Zając. Dziękuję bardzo. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa radnych stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosów i wszyscy obecni. Dziękuję Państwu za głosowanie. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu 12 dzisiejszego porządku. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Żeleńskiego i Wiatracznej, druk numer 806. I projekt ten przedstawiła Państwu na wspólnej komisji Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. I bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. I ten projekt uchwały zawarty w druku numer 806 był omawiany przez panią dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Dotyczy również uruchomienia procesu tworzenia miejscowego planu w obszarze ulicy Żeleńskiego i Wiatracznej. Komisja jednomyślnie przychyliła się do zgłoszonego projektu uchwały, głosując za. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
I szanowni państwo, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Żeleńskiego i Wiatracznej, druk nr 806. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze raz. Przewodnicząca, tym razem ja mam problem, ale już się chyba udało. Tak, dziękuję. Dziękuję. Wobec tego kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 201 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, 0 brak głosu. I wszyscy radni obecni. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, mamy punkt 13 dzisiejszego porządku. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały 48/510/21 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, druk nr 807. I projekt uchwały przedstawiła państwu na wspólnej komisji Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. I bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Witam, pani przewodnicząca. Chciałbym zapytać, proszę, czy pani dyrektor Wojtecka jest obecna na sesji? Czy ktoś może przedstawić projekt tej uchwały? Mamy problem z połączeniem się z panią dyrektor. O, jest już pani dyrektor. Dobry, wobec dzień dobry, już jestem. Wobec tego udzielam pani głosu. Bardzo proszę, pani dyrektor. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie rozszerzenia obszaru objętego zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podjęliście państwo uchwałę 28 września 2021, w której to uchwale o przystąpieniu do zmiany studium. Mowa jest o 7 załącznikach graficznych. Ta uchwała rozszerzająca przystąpienie do zmiany studium rozszerza te obszary o 3 następne. I tak po kolei jest to obszar części lotniska i terenów leśnych w kierunku północno-zachodnim miasta. Drugi obszar, który jest uzupełnieniem obszarów objętych zmianą, to jest teren rozszerzenia terenu oczyszczalni ścieków o sąsiednie tereny leśne. I trzeci to jest wniosek WGN-u, dotyczy rozszerzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Rejmonta, oczywiście przy zachowaniu istniejącej tam zieleni wokół zabudowy jednorodzinnej. Uzupełnienie treści uchwały będzie dotyczyło również wprowadzenia możliwości uzupełnienia zabudowy wielorodzinnej na obszarach istniejącej zabudowy w mieście. Dalej zmianę definicji usług ponadlokalnych, uzupełnienie o inne usługi oraz rozmieszczenie urządzeń energii odnawialnych o mocy powyżej 500 kW. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza, opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt tej uchwały był przedstawiany i omawiany na poprzednim naszym spotkaniu komisyjnym. Komisja Gospodarki Miejskiej w 6-osobowym składzie głosowała w następujący sposób. 5 osób za i 1 osoba wstrzymująca. Bardzo dziękuję. 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 I szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Jest pani radna Maria Miller. Bardzo proszę, pani radna. Pani dyrektor, jeśli pani zechciałaby jeszcze przypomnieć rozszerzenie o inne usługi. Jakie usługi? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor. Dalszych zgłoszeń nie widzę. Bardzo proszę.
To są tereny wokół lotniska za uniwersytetem. W tej chwili jest zapis studium mówiący o usługach ponadlokalnych wyłącznie. Prezydent miasta Piły rozstrzygnął pozytywnie wniosek właściciela terenu, który przylega bezpośrednio do uniwersytetu i wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia na inne usługi, czyli to są usługi nieuciążliwe, które w tym terenie będzie można usytuować oczywiście na podstawie ustaleń nowego planu zagospodarowania. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały numer 48/510/221 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, druk numer 807. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze Pani Gabriela Miejska. Dziękuję bardzo. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została przez Państwa radnych podjęta z stosunkiem głosów 19 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się, 0 brak głosu i wszyscy Państwo radni obecni. Dziękuję za głosowanie. I mamy kolejny punkt 14. To jest projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Pile na lata 2022-2025, druk numer 813. Projekt uchwały przedstawiła Państwu na wspólnej komisji Wanda Kolińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale ja bardzo proszę Pani Dyrektor o przedłużenie jeszcze tego projektu, ponieważ jest to projekt interesujący. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Projekt ten, jak co roku, jak gdyby jest procedowany program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także co lat kilka program przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków. W tym roku mamy do czynienia z taką dosyć zasadniczą zmianą, ponieważ na skutek zmian prawnych, które nastąpiły w końcówce 2021 roku, tworzone będą w tej chwili uchwalane programy, jeden program dotyczący uzależnień jak gdyby kompleksowych, czyli program ten, jak w tytule Państwo macie, dotyczy nie tylko przeciwdziałaniu profilaktyce i rozwiązywania problemów alkoholowych, ale również przeciwdziałania narkomanii. Zmiany w przepisach wprowadziły możliwość tworzenia takich programów na perspektywę kilku lat. I proponujemy w tym przypadku program na lat, program, uchwalenie programu na 4 lata. Tak jak zaznaczałam na komisji, te 4 lata to jest akurat końcówka programu w roku 2025. Ten rok będzie rokiem, kiedy będą nam się kończyły dokumenty programowe dotyczące spraw jak gdyby zakresu polityki społecznej. Wypada w nim monitoring szczegółowy strategii, jak również kończy się program przeciwdziałania przemocy, który jest też bardzo blisko związany merytorycznie z tym programem, o którym dzisiaj mówimy. Tak więc pierwsza połowa 2025 roku będzie to czas na po pierwsze zrobienie dokładnych badań i analizy wszystkich naszych jak gdyby corocznie realizowanych zadań, jakie nastąpiły zmiany, jakie są nowe potrzeby i nowe wyzwania w tym zakresie. I będzie możliwość też kompleksowo sporządzenie wszystkich tych programów, jak gdyby tak, żeby one były ze sobą spójne wewnętrznie, tak żeby programy jak gdyby te tematyczne poszerzały zakresy strategii, która będzie obowiązywać jeszcze przez kilka lat. Także czteroletni program. Następne zmiany to oczywiście to, że mamy w tej chwili do czynienia z jednym centrum na szczeblu państwowym, który będzie nadzorował i wytyczał kierunki dotyczące profilaktyki uzależnień, a mianowicie powstało od połączenia tych dwóch głównych centrów, Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom wszelkim, więc nie tylko narkotyki, nie tylko
alkohol, ale także uzależnienia wszelkiego typu behawioralne, czyli od kwestii internetu, uzależnienia, hazardu i tym podobne. Będziemy oczywiście, te programy będą monitorować corocznie. Państwo będą co roku w czerwcu otrzymywali informacje z realizacji tego czteroletniego programu. Wcześniej, do 15 kwietnia, pan prezydent będzie sprawozdanie sporządzał do tego krajowego centrum, o którym wspomniałam wcześniej. Jeżeli chodzi o tematykę i zakres zagadnień, to kierowaliśmy się, mimo tych zmian, które następowały w międzyczasie, przede wszystkim głównymi tematami, które zostały określone w Narodowym Programie Zdrowia. Więc to jest takich 12 głównych zagadnień, które później w części tabelarycznej są nieco podzielone na czynności, na zadania o nieco wąskim zakresie. Wyznaczone są także te jak gdyby wskaźniki, przy użyciu których będziemy mogli monitorować, sprawdzać postęp, czyli jak się rozwija, jeśli chodzi o tematykę, o ilość uczestników i tak dalej, w poszczególnych zagadnieniach, kwestia działań profilaktycznych na terenie miasta. Oczywiście profilaktyka od tego poziomu uniwersalnego poprzez umożliwienie i zwiększenie zakresu terapii i rehabilitacji osób, jak również włączyliśmy tu zagadnienia po raz pierwszy szerzej z zakresu jak gdyby monitorowania i profilaktyki wśród kobiet, wśród matek, jeżeli chodzi o płodowy zespół alkoholowy. Także przewidywane tam są również zadania, zaczynając od takich ogólnej poszerzenia zakresu wiedzy społeczeństwa na temat problemów, jakie wywołuje spożywanie alkoholu, no oczywiście narkotyków również, na rozwój, na zdrowie kobiety i na rozwój płodu i na przyszłość tego dziecka, które się ewentualnie może urodzić z uszkodzeniami, które wynikają z nadużywania czy w ogóle z używania alkoholu w ciąży. Jeśli chodzi o takie szczegółowe ewentualne zagadnienia, to oczywiście nie udzielę różnego typu niezbędnych wyjaśnień, także dziękuję za uwagę. Jestem do dyspozycji Państwa. Dziękuję bardzo. I proszę przewodniczącego Włodzimierza Bystrzyckiego o opinię Komisji Spraw Społecznych. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Komisja Spraw Społecznych, projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2022-2025 przyjęła większością głosów. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń Państwa Radnych, wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Pile na lata 2022-2025, druk numer 813. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa Radnych jednomyślnie, 23 głosy za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również za głosowanie. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego projektu. To jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024, druk numer 809. Projekt uchwały przedstawił Państwu na wspólnej komisji Mariusz Bednarczyk, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. I bardzo proszę, Panie Prezesie, o przybliżenie też tego projektu uchwały. Bardzo proszę. Dobry. Tak jak już Pani Przewodnicząca wspomniała, jest to wieloletni plan rozwoju i modernizacji, nazywany w skrócie inwestycyjnym, na lata 2022-2024, czyli kolejny okres trzyletni. Przedstawię może krótko najważniejsze założenia do planu, więc przede wszystkim, co plan uwzględnia. Są to zadania określone przez spółkę MWiK, w tym są to zadania
będące kontynuacją rozpoczętych inwestycji. Po drugie, są to nowe zadania inwestycyjne i po trzecie, są to planowane nakłady na zakupy inwestycyjne. Poza tym plan uwzględnia również potrzeby inwestycyjne zgłaszane przez gminę Piła, związane zarówno z uzbrojeniem nowych terenów, jak i przebudową dróg i ulic. Długość sieci zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2024 to jest ponad 19,5 km. W samym roku 2022 w planie spółka ma wybudowanie prawie 7 km nowych sieci. Nakłady inwestycyjne w latach 2022-2024 przewidziane przez spółkę to jest 26 331 tysięcy. W poszczególnych latach, podam w zaokrągleniu, wynosi to w roku 2022 ponad 8,6 miliona złotych, w 2023 roku prawie 8 800 tysięcy, a w 2024 roku prawie 8,9 miliona złotych. To są te najważniejsze aspekty. Szerzej omawiałem to na posiedzeniach komisji, czy na posiedzeniu wspólnym komisji. Teraz jestem do Państwa dyspozycji, jeśli pojawią się jakieś pytania. Dziękuję bardzo. I proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt planu wieloletniego MWiK-u Pilskiego był procedowany podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji. Komisja Gospodarki Miejskiej w 6-osobowym składzie jednogłośnie przychyliła się do złożonego projektu, biorąc pod uwagę między innymi to, że pokrywa on się z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planami związanymi z inwestycjami drogowymi, z planami, które mają ścisły związek z rozwojem działalności gospodarczej na mapie Piły i stąd taki wynik głosowania. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję i bardzo proszę radny Lucjan Szutkowski. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja myślę tak, że zawsze powinniśmy cieszyć się z jednego punktu widzenia, jak tego typu ponosimy wydatki inwestycyjne, bo w ślad za tymi nakładami idą roboty drogowe na terenie osiedli mieszkaniowych i dzięki temu będzie mogła się rozwijać przedsiębiorczość, szczególnie w strefach, w które w ostatnich latach inwestowaliśmy, a w ślad za tym pomyślność dla kraju. Tym niemniej, co prawda znam odpowiedź na to pytanie, chciałem zapytać, ponieważ corocznie uchwalane plany zawsze rodziły kolejne podwyżki opłat za wodę i ścieki, a w tym roku tych podwyżek już było bardzo dużo. Chciałbym, aby Pan może odpowiedział bardziej do mieszkańców, jakich podwyżek mogą się w tym roku spodziewać. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o taryfę opłat i cen za wodę i ścieki, to chciałem przypomnieć, że nowa taryfa została przygotowana i uchwalona przez tak zwanego regulatora, czyli Wody Polskie, zaakceptowana i ona obowiązuje już od 3 sierpnia 2021 roku. Jest to taryfa na okres 3-letni do 2 sierpnia roku 2024. Także w tej chwili Państwo macie, czy miasto Piła ma nową taryfę i nie jestem w stanie w tej chwili Państwu powiedzieć, czy ta taryfa ma ulec zmianie. Na razie ona obowiązuje, nie ma żadnych danych ku temu, abym mógł sformułować takie, no, takie twierdzenie, że taryfa ulegnie zmianie. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń Państwa radnych. Wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024, druk nr 809. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku, ale widzę, że radni Gabriela Milska i Tomasz Jopek mają problem. Już tylko został radny Tomasz Jopek. Panie radny, mamy jakiś kontakt z panem radnym? Jestem, tylko akurat mi nic tutaj nie wyszło na razie. Zaraz proszę się zalogować. Sekundę, dobrze? Okej. Okay. Dobrze, już pani jest. Przewodnicząca, ja też mam. A nie, przepraszam, już nie mam problemu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze radna Gabriela Milska. Bardzo proszę, pani radna. Pani radna, proszę. No, próbuję, pani przewodnicząca, i po prostu nie mogę się zalogować. Kilka proszę, na dole tam. Jestem tak? Za. Jestem nie, za. Proszę się wylogować, jeszcze raz się zalogować i proszę zagłosować. Już się wylogowałam, no jeszcze spróbuję raz. Jest. Dziękuję bardzo. No ale jeszcze nie widzę. O, jest. Dobrze. Wobec tego kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa radnych stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się, 0 brak głosu i wszyscy Państwo radni obecni. Dziękuję bardzo za głosowanie. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, mamy kolejny punkt, to jest projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały nr 51 łamane na 557 łamane na 21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie planu pracy Rady Miasta Piły na 2022 rok, druk nr 800. I projekt uchwały przedstawiłam Państwu radnych na wspólnej komisji. Wobec tego bardzo proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej głosowała za w pełnym swoim składzie osobowym obecnym na ostatnim posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Włodzimierza Bystrzyckiego o opinię Komisji Spraw Społecznych. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, szanowni radni, Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie była za projektem uchwały. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Lucjana Szutkowskiego o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Również członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta podczas wspólnego posiedzenia zaopiniowali przedkładany projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały nr 51 łamane na 557 łamane na 21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie planu pracy Rady Miasta Piły na 2022 rok, druk nr 800. Kto z Państwa radnych? Jeszcze tutaj mamy pani radna Urszula Kaczmarek. Proszę się zalogować. Już dobrze. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czekamy jeszcze na radną Magdalenę Pawich. Pani radna. Pani radna Pawich. Pani radna Magdalena Pawich, bardzo proszę.
Mamy kontakt ze sobą? Mamy zgłoszenie, że jest nieobecna. Wobec tego kończę głosowanie. I stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Państwa Radnych stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 brak głosu i wszyscy Państwo Radni obecni. Dziękuję za głosowanie. I mamy kolejny punkt dzisiejszego porządku 17. Projekt uchwały Rady Miasta Pyły w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, druk nr 801. Projekt uchwały przedstawiła Państwu na wspólnej komisji Wioletta Stalenka, przewodnicząca wniosków i petycji. Niemniej jednak bardzo proszę Panią Przewodniczącą o zabranie głosu na ten temat. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Druk 801 to projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Przedmiotowa petycja została złożona przez mieszkańców ulicy Zakątek z osiedla Zielone Dolina Piła. W petycji mieszkańcy skierowali prośbę do Rady Miasta o zatwierdzenie w planie budżetu na 2022 rok środków finansowych na dokończenie budowy ulicy Zakątek na odcinku od ulicy Poprzecznej do ulicy Nad Gwdą. Szanowni Państwo, Tak jak Państwa informowałam na wspólnym posiedzeniu komisji, po raz pierwszy zdarzyło się, że złożona petycja nie spełnia formalnie punktów wskazanych w ustawie o petycji. I są to takie uchybienia, które jak gdyby nie podlegają naprawie i które z automatu dyskwalifikują złożoną petycję bez rozpatrzenia. Uzasadnienie szczegółowe znajduje się pod projektem uchwały. Wskazane są odpowiednie paragrafy ustawy o petycjach. Także w związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Szanownej Radzie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Lucjana Szutkowskiego o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Członkowie Komisji Budżetu mieli okazję zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi tego projektu uchwały po posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków i wysłuchaniu w szczególności argumentów prawnych. Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie przedkładany projekt uchwały. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Miller, bardzo proszę, Pani Radna. Ja chciałabym się wypowiedzieć co do petycji, którą w tej chwili omawiamy i do tej, którą za chwilę będziemy omawiać. Pragnę przypomnieć, że ta petycja, o której w tej chwili mówimy, dotarła do Urzędu Miasta 25 listopada minionego roku. Ta, którą za chwilę będziemy omawiać, dotarła do Urzędu Miasta 4 dni później, 29 listopada minionego roku. Więc dobiega powoli końca 3-miesięczny okres od momentu złożenia petycji. Artykuł z kolei 10 ustawy o petycjach mówi: petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty jej złożenia. Te 3 miesiące są zapewne potrzebne do merytorycznego rozpatrzenia, zapoznania się z dokumentami, prośbą o wyjaśnienia, ich analizą. Tu jednak nic takiego nie miało miejsca. Po raz pierwszy petycja wpłynęła do komisji po 42 dniach od daty złożenia. No po prostu gdzieś utknęła. A co, jeśli wnoszący utraciliby możliwość uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji? Termin jest 30 dni w ustawie o petycjach od daty złożenia. 30 dni od daty złożenia.
Więc sami jakby pozbawiliśmy się możliwości rozstrzygnięcia, pozbawilibyśmy się, bo akurat nie odnoszę tego do tych projektów, do tych petycji, bo tu rzeczywiście zgodnie z zapisami petycji, ustawy o petycjach, no zabrakło adresów. Ale mówię na przyszłość. Jeżeli one będą wpływały, petycje, z takim opóźnieniem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a będzie potrzeba pozyskania jakichkolwiek wyjaśnień, to niestety my w takim ślimaczym tempie no, nie, utracimy możliwość pozyskania dodatkowych informacji. I to jest jeden z argumentów. Resztę argumentów chciałabym zachować w pamięci, a w głosowaniu się wstrzymam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Wioleta Stalenga, bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Jak zwykle jestem zaskoczona i właściwie nie wiem, co powiedzieć, bo Pani Maria Miller jest członkiem naszej komisji i doskonale wie, że nasza komisja pracuje intensywnie. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się, żeby cokolwiek było tutaj przegapione, oddalone. Doskonale sobie Pani przypomina, Pani Mario, że każdy dokument, zanim trafi do komisji, jest weryfikowany przez Biuro Rady Miasta, na wstępie oczywiście przez Panią Przewodniczącą. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości do tego, aby stwierdzić, czy dokument spełnia formalności, czy nie, kierujemy dodatkowe prośby do Biura Radców Prawnych i właśnie takie miejsce, taka sytuacja miała miejsce w przypadku tej petycji, ponieważ na pierwszym posiedzeniu komisji pani kierownik biura poinformowała nas wszystkich, że według jej oceny ta petycja nie spełnia wymogów prawnych. Oczywiście my nie jesteśmy prawnikami, mieliśmy wątpliwości, dlatego jako przewodnicząca komisji zasugerowałam, aby skierować zapytanie do radców prawnych, abyśmy mieli pisemną informację potwierdzającą, że te braki faktycznie wykluczają z automatu tą petycję i nie wymagają naszej prośby o uzupełnienie. To też się stało. No wiadomym jest, że potrzebny jest czas na to, aby odpowiednie osoby pracujące w urzędzie mogły się sprawą zająć. Nie miało to nic na celu przedłużenie żadnych terminów, więc na kolejnym posiedzeniu komisji temat został uzupełniony i przegłosowany. No i myślę, że dla wszystkich sytuacja była jasna, więc nie rozumiem dokładnie w tej chwili głosu pani radnej, ale może tak to już jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Jeszcze pani radna Maria Miller. Bardzo proszę, pani radna. Pierwszy raz, to znaczy dzień, w którym po raz pierwszy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się tymi petycjami, to był dzień 10 stycznia. Proszę sobie policzyć dni od momentu wpłynięcia do Urzędu Miasta do momentu wpłynięcia do Komisji Skarg i Wniosków. Minęło 42 dni. Zatem tu mam na przyszłość uwagę, żeby jednak tak długo nie czekać, bo jeśli będzie tak, że petycja dana w danej komisji będzie chodziło o wyjaśnienia, to my tych wyjaśnień nie uzyskamy. Pozbawimy wnoszącego możliwości wyjaśnień, bo minie 30 dni od złożenia petycji. Więc myślę, że w tym momencie się nie czepiam, pani przewodnicząca, nie wymyślam, tylko zwracam uwagę, żeby to jednak przyspieszyć to tempo, bo 30 dni to wcale nie jest tak mało. Ustawa o petycjach wyraźnie mówi, po terminie 30 dni od momentu złożenia petycji komisja czy rada nie może wnosić o wyjaśnienia. A przecież takie możliwości powinien mieć wnoszący zgodnie z ustawą o petycjach. Także ja tu nie wymyślam, ja po prostu proszę. Dziękuję. No, jak mówię, no. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, ad vocem pani radna Violetta Stalenga, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Myślę, że już skończymy po prostu zbędną dyskusję. Mam dokładnie przed sobą ustawę o petycjach, artykuł 10. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Także dotychczasowej działalności komisji nie zdarzyło się, aby jakikolwiek dokument w postaci wniosku, petycji czy skargi został przeterminowany. Osoby składające te dokumenty, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie wydać odpowiedniej decyzji, są informowani, że ten termin zostaje przesunięty. Ponadto zwracam Państwu uwagi, że my jako komisja rekomendujemy Szanownej Radzie, a żeby to zarekomendować, to musi się odbyć po prostu sesja, która odbywa się raz w miesiącu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych. Pani przewodnicząca, ad vocem. A już teraz widzę, bardzo proszę, bo nie widziałam. Dziękuję. Bardzo proszę. Artykuł 7, ustęp 2. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w artykule 4 ustęp 1 ustęp 2 punkt 3 lub 4 lub artykuł 5 ustęp 1 lub 2, czyli to są te wszystkie adresy i tak dalej, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, 30 dni, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona. Powtarzam, w sytuacji tej, o której my tu mówimy, ja się zgadzam. Ja się zgadzam, jest okej. Ale są jednak terminy, 30 dni od dnia złożenia petycji. Podmiot wnoszący petycję ma prawo do uzupełnienia lub wyjaśnień, uzyskania wyjaśnień treści petycji. Jeżeli pominiemy ten termin, to ona będzie, nie będzie rozpatrzona. Nie pomijamy tego terminu i nie. Ale teraz, przepraszam no bardzo, pani przewodnicząca, proszę dać skończyć pani radnej. Bardzo proszę pani radna. Nie, w tym momencie nie. I przy tych petycjach nie. Zwracam uwagę, że te 3 miesiące to jest oczywiście okres dla komisji na rozpatrzenie, na wyjaśnienia dokumentów, analizę i tak dalej. I jest okej. Ale okres, kiedy my możemy wnosić o wyjaśnienia lub uzupełnienie danej petycji, mija po 30 dniach od momentu złożenia. Tutaj to nie miało miejsca. Zatem ja proszę na przyszłość, aby dochować, aby petycje wpływały do komisji przed upływem 30 dni, abyśmy mieli szansę na wezwanie wnoszącego do uzupełnienia. No takie są zapisy ustawy o petycjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, tutaj pan mecenas chce zabrać głos na ten temat, także, ale warunki są takie, że muszę udostępnić panu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jeśli chodzi tutaj, pani Miller miałaby rację, ale gdyby ten termin był terminem zawitym, ten termin jest terminem instrukcyjnym, a zatem jeżeli wezwiemy taką osobę w terminie późniejszym niż 30 dni, nic się nie stanie. Ważniejsze, żeby ta osoba zachowała termin 14-dniowy na uzupełnienie tych braków i wtedy pozostawimy bez rozpatrzenia. Natomiast termin jest jakby dla organu, tak, dyscyplinujący. Natomiast strona nie może ponosić ujemnych konsekwencji naszych opóźnień w działaniu. Także nic się nie stanie, jeżeli ten termin minie, że wezwiemy kogoś po 2 miesiącach. Ważne jest, że ta osoba, żeby zachowała ten termin 14-dniowy. Także tyle tytułem wyjaśnień. Także dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję. I bardzo proszę radny Lucjan Szutkowski, pan przewodniczący. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem również członkiem tej komisji. Komisja, która jest wybrana przez Radę Miasta, reprezentuje, można powiedzieć, wszystkie poglądy polityczne i wydaje mi się, że działa ponad podziałami.
Spotykamy się bardzo często z bardzo trudną materią, nierozwiązaną przez sądy, przez różnego typu specjalistyczne urzędy państwowe i ludzie zwracają się do nas jako ostatnią instancję, ale my takiej mocy sprawczej nie mamy, aby podważać te wyroki. Są to rzeczywiście trudne sprawy dotyczące bardzo różnych zagadnień, które przekraczają nasze kompetencje. I miałbym prośbę, żebyśmy się nie samobiczowali, ponieważ uważam, że ta komisja działa niezwykle sprawnie, szczególnie moje ukłony pod adresem pani przewodniczącej, ale nie ujmuję niczego również z członków tej komisji, ponieważ wszyscy starają się reprezentować swoje punkty widzenia i postępować zgodnie z sumieniem. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, mimo tych wyjaśnień, które przed chwilą przedstawił pan mecenas, które w zasadzie rozwiązują ten problem, który tak bardzo niepokoi koleżankę radną Miller, że mieliśmy czas szczególny, przede wszystkim pandemia, po drugie okres świąteczny i na to wszystko nakłada się nasza praca społeczna, która nie zawsze czas pracy komisji i wpływające wnioski są kompatybilne z posiedzeniami Rady. Bardzo łatwo, powiedzmy, przeskoczyć z czas okresu przed rozstrzygnięciem przez komisję jednego posiedzenia Rady i do kolejnego posiedzenia Rady. Stąd, powiedzmy, taka pozorna zwłoka. Uważam, że pracujemy naprawdę rzetelnie i na tym chciałbym, żebyśmy poprzestali, ponieważ komisja wykonuje dobrą robotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Mieczysław Karpiński. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam w tym momencie takie pytanie, bo mamy tutaj bardzo dużą, długą dyskusję na temat kwestii proceduralnych i prawnych. Natomiast jakby ucieka jakby istota wniosku, bo jak tam słyszę i czytam, to jednak wniosek dotyczy konkretnych spraw inwestycyjnych, czyli rozstrzygnięcie proceduralne jest podjęte, natomiast nie ma odniesienia do meritum sprawy. Pytanie, czy wnioskodawcy byli poinformowani o tym, że ich wniosek nie spełnia wymogów proceduralnych, czyli otrzymali szansę na jego poprawienie, bo wiadomo, że w amoku, no może możliwe słowo, w tym ferworze przygotowywania wniosku nie zwrócono uwagi na jakieś kwestie proceduralne. Natomiast no, urząd jest od tego, by ewentualnie wnioskodawców poinformować o tego typu problemach. Więc powtarzam moje pytanie, czy wnioskodawcy zostali poinformowani o brakach formalnych wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń państwa radnych. Jeszcze jest pani, bardzo proszę, pani przewodnicząca Violetta Stalenga, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja tak ad vocem do pana radnego Karpińskiego, bo chyba generalnie nie odebrał informacji moich, które dokonałam w pierwszej części wypowiedzi. W petycji zdarzają się braki formalne, takie, które można uzupełnić, ale też takie, których nie można uzupełnić. I właśnie tutaj nastąpiła taka sytuacja, więc dopiero dzisiaj, po dokonaniu głosowania i podjęciu uchwały przez szanownych radnych, będziemy mogli poinformować państwa, którzy składali petycję, o tym, jaki jest werdykt, tak? Ale dokonano diagnozy w momencie, kiedy ten dokument wpłynął do Rady Miasta, że petycja zawiera braki formalne, nieusuwalne, które automatycznie dyskwalifikują ją do rozpatrzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo, wniosek, podsumowując tę wypowiedź, tę dyskusję, taka reasumując to wszystko, co zostało powiedziane, to jest taki wniosek, żeby po prostu do mieszkańców miasta, jeżeli chcą składać petycje, wnioski do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, to proszę zapoznać się dokładnie z wymaganiami, jakie musi ten wniosek, te wymagania formalne spełnić, żeby nie było właśnie takich sytuacji, że ze względów formalnych dana petycja czy inny, czy wniosek nie może być rozpatrzony.
jeszcze w uzupełnieniu. To znaczy prosi pani przewodnicząca tak, głos. Jeszcze tak? O minutkę, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Tylko w uzupełnieniu pani odpowiedzi bardzo dziękuję. Chciałam to na zakończenie powiedzmy naszych spraw powiedzieć i zwrócić się do mieszkańców. Jeszcze tylko taka informacja, że w zakresie petycji obowiązuje ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku. Natomiast wytyczne dotyczące skarg i wniosków to jest dział 8, rozdział 2 i 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I myślę, że takich sytuacji nie będzie, jeżeli będą spełnione wszystkie wymogi formalne. Wobec tego zamykam dyskusję i rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, druk numer 801. I tutaj mamy znowu pani Gabriela Milska ma problem z głosowaniem. Pani radna, słyszy nas pani? O, już jest dobrze. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję i kończę głosowanie. I stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 16 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się i wszyscy państwo obecni. I mamy kolejny projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, druk numer 802. Projekt uchwały przedstawiła państwu na wspólnej komisji Wioleta Staleńka, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I ja bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie tego projektu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. W tym przypadku mamy identyczną sytuację. Jest to również petycja, która tym razem została złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFATA, a dotyczyło podjęcia uchwały przez Radę Miasta Piły o treści nie dla likwidacji Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza w Pile, a ponadto składający petycję proszą o przeprowadzenie audytu zarządzania Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza w Pile w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za doprowadzenie obiektu do jego likwidacji. Identyczna sytuacja, petycja zawiera braki formalne, które są nie do uzupełnienia. W związku z tym jest rekomendacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby przedmiotową petycję zostawić bez rozpatrzenia. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Lucjana Szutkowskiego o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pani przewodniczącej Komisji Skarg i Wniosków zaopiniowali przedkładany projekt również pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I proszę przewodniczącego Marka Andruszkiewicza o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Miejskiej głosowała 3 głosy za i 3 głosy wstrzymujące od głosu. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni państwo radni, i otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Mieczysław Karpiński, tak? Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam taki wniosek wobec powtórzenia się podobnej sytuacji jak w poprzedniej uchwale, aby na stronie BIP-u Urzędu Miasta związanej z działalnością Rady umieścić krótką instrukcję dotyczącą składania wniosków w postaci petycji. Wystarczyłoby tam zawrzeć właśnie te wymogi, o których mówiła pani przewodnicząca Staręga, dotyczących wymogów ustawowych,
wprost dotyczących petycji, jak i tych wynikających z kodeksu. Tak, aby na przyszłość wnioskujący mogli się posiłkować tego typu materiałem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie radny? Zniknął mi pan radny z widoku. Tak? Tak, ale jestem. Jest to sugestia, rozumiem, tak? No taka prośba właściwie, aby tego typu informacje zamieścić na stronie. Chcę, żeby to było właśnie wyartykułowane, że jest to sugestia. Tak, dziękuję oczywiście, bardzo. Oczywiście, rozumiemy się, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę. Bardzo proszę pani przewodnicząca, ale tutaj łapki nie widzę, tylko widzę, że... Nie, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć, że właściwie dostęp do tych dokumentów jest dokładnie praktycznie chwilowy, to są krótkie dokumenty, ale jak najbardziej popieram tutaj sugestię pana radnego, że może będzie prościej osobom logować się na stronę BIP-u naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji, zabrania głosu. Wobec tego bardzo proszę, jest pan Artur Łazowy. Bardzo proszę. Proszę, panie. Już mogę? Tak, bardzo proszę, ma pan 3 minuty. Dzień dobry, Artur Łazowy. W imieniu Stowarzyszenia FATA właśnie złożyłem ten dokument, petycję. 400 osób pomagało nam w tym dokumencie. Kilka miesięcy trwało, zanim żeśmy przygotowali te wszystkie zapisy petycji. No i jest mi naprawdę bardzo przykro, że ten błąd formalny polegający na braku tego adresu skutkuje właśnie takim postępowaniem. Oczywiście i państwa radnych, i wszystkich, którzy pomagali, i 400 osób, które podpisało petycję, za to przepraszam. Nie powinno się z takiego powodu blokować dyskusji na temat losów tarczy. A odnosząc się do tego, co powiedziała pani radna Maria Miller, faktycznie tutaj są decydujące terminy, bo w listopadzie była konferencja prasowa pana prezydenta, który zapowiadał, że już niedługo złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na kilka milionów, żeby przekształcić ten obiekt ośrodka tarczy na przedszkole. I po prostu, żebyśmy tutaj nie przegapili pewnych terminów. I jeżeli mogę pewnych radnych prosić, szczególnie radnych, którzy są za tym, żeby jednak ośrodek tarcza dalej istniał, i wszystkie organizacje strzeleckie, które zgłaszają prośbę o przejęcie tego ośrodka i prowadzenia dalej, czy też inne jednostki samorządu terytorialnego, które też składały poważne oferty finansowe, żeby ten obiekt jednak uratować, bo to jest, proszę państwa, druga taka placówka w Polsce. We Wrocławiu jest najlepszy, a z rankingu Piła była druga. I osiedle można wybudować, przedszkole można wybudować, ale tarczy ośrodka nie da się przenieść. Ktoś, kto się zna na tej dziedzinie sportu, wie, że to jest jedyne miejsce, w którym ten ośrodek może współpracować. Jest tam 1800 działaczy, sportowców. Mamy w historii olimpijczyka. Wygrywaliśmy na zawody w Europie. Bardzo proszę wszystkich radnych o pomoc w tej sprawie. No, ja liczę na to, że jest jeszcze czas i moment, żeby to uratować. W trakcie procedowania i zdobywania dokumentów złożyliśmy jeszcze skargę na prezydenta Piły za nieprawidłowy nadzór nad prowadzeniem spółki. Mam nadzieję, że na przyszłej sesji ten dokument też będzie rozpatrywany. Może te dwie sprawy, i petycji, i skargi, trzeba po prostu połączyć. Jeden z radnych proponował, żeby poprosić państwa o nadzwyczajną Radę Miasta w tej sprawie. A na koniec chciałem
serdecznie podziękować panu Kazimierzowi Sadowskiemu za duchowe wsparcie, za pomoc. Pomimo, że jest chory, walczy i staramy się angażować wszystkie środowiska w Polsce, żeby doprowadzić do spotkania i po prostu ośrodek Tarcza uratować i żeby działał nadal. Dziękuję bardzo. Mikrofon pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, mikrofon. Dziękuję bardzo. I rozpoczynam głosowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, druk numer 802. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku, ale jeszcze tutaj pani radna Urszula Kaczmarek. Mamy jakieś informacje? Już jest, dobrze. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeszcze radna Gabriela Milska. Pani radna, bardzo proszę, ma pani chyba możliwość zagłosowania? Dziękuję. Kończę głosowanie i stwierdzam, że uchwała została podjęta przez państwa radnych stosunkiem głosów 13 za, 5 przeciw i 5 wstrzymujących się, 0 brak głosu. Wszyscy państwo radni obecni, dziękuję bardzo. I proszę państwa, informacja w sprawie interpelacji i zapytań, druk numer 799. Interpelacje i zapytania w okresie od 14 stycznia 2022 roku do 10 lutego 2022 roku złożyli radni Maria Kubica 1, Kazimierz Sulima 2, Grzegorz Płachta 1, Emilia Piechotka 3, Zdzisława Karpińska 1. Interpelacje wraz z udzielonymi odpowiedziami dostępne są na stronie internetowej www.bib.pila.pl. w zakładce Rada Miasta Piły. I szanowni państwo, tylko w zakresie interpelacji otwieram dyskusję. I bardzo proszę, pan Artur Łazowy nie wyłączył łapki, także proszę, radna Emilia Piechocka, tak? Bardzo proszę pani. Dziękuję pani przewodnicząca. Ma pani jakiś pogłos? Halo? Przepraszam. Pani radna, słyszymy się? Już pani radna, słyszymy się, tak? Dziękuję pani przewodnicząca. Panie prezydencie, szanowni radni, ja w związku z interpelacją, którą złożyłam w zeszłym roku, 2021 w październiku, odnośnie przycięcia wiszących gałęzi od drzew na parkingu samochodowym, które są przy podchorążych 9-11 oraz naprzeciwko osiedla Kadetów. Dostałam odpowiedź od pana prezydenta, że one będą w pierwszym kwartale tego roku 2022 przycięte. Czy jest to nadal aktualne? I drugą sprawą, która bym chciała bardzo podziękować w związku z interpelacją, którą złożyłam w lutym tego roku,
odnośnie osiedla Motylewo, ulica Orla, chodzi o dokładnie między 43 a 47 chodziło o dwie lampy. Jedna była mrugająca, druga była nieczynna. W poniedziałek ta interpelacja została wpisana na BIP, udostępniona i zaraz we wtorek było to naprawione, także bardzo bym chciała podziękować Panie Prezydencie i też podziękować Pani Dyrektor Lidii Pleby, która też od razu przychyliła się do tej interpelacji. Także dziękuję raz jeszcze. I nie widzę dalszych zgłoszeń, jeśli chodzi o interpelacje Państwa Radnych. Wobec tego dziękuję bardzo i zamykam dyskusję. I mamy ostatni punkt dzisiejszego porządku za zamknięciem. Wolne głosy, wnioski i informacje. Bardzo proszę Państwa Radnych. Ja tylko na samym początku przypomnę Państwu, że oświadczenia majątkowe składamy do 30 kwietnia oczywiście 2022 roku i proszę już ewentualnie myśleć o przygotowaniu tych oświadczeń majątkowych. Składamy do Biura Rady. Bardzo proszę Radny Tomasz Słobota. Bardzo proszę Panie Radny. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie, w ostatnim czasie w mediach lokalnych pojawiły się informacje niepokojące dotyczące prac związanych z modernizacją stadionu żużlowego przy ulicy Bydgoskiej i dopuszczenia go do przyszłego sezonu, tak aby się te zawody mogły tam odbywać. Prosiłbym o komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, bardzo proszę, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jakieś wnioski, które można tutaj zgłosić, to żeby już były jakieś blokowo skupione, żeby Pan Prezydent mógł ewentualnie odpowiedzieć na kilka, ale nie widzę zgłoszeń, wobec tego bardzo proszę Panie Prezydencie. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, najpierw odpowiedź dla Pani Piechockiej, czy deklaracja o przycięciu gałęzi i drzew jest aktualna. Oczywiście, że jest aktualna. Jesteśmy dopiero w lutym, a wiecie doskonale Państwo w ostatnich dniach, co się działo. Więc skoro takie obietnica padła, że do końca pierwszego kwartału będzie to zrobione, to będzie. Pan Radny Słoboda, Żużel. Zacznę od tego, że mam mnie odparte wrażenie, że są osoby, które wręcz dążą do tego, by to przedsięwzięcie, modernizacja naszego stadionu się nie udała. Modernizacja w żaden sposób nie jest zagrożona. Proszę Państwa, stadion jest już w tej chwili modernizowany. O ile dobrze pamiętam, wymieniona jest w tej chwili banda stała i lada moment będą pozostałe czynności. Mam nadzieję, że mimo tych różnych chęci i działań ze strony różnych osób, ta modernizacja w tym czasie, który jest założony, dojdzie do skutku i że pierwsze zawody, tak jak jest to planowane, odbędą się 7, o ile dobrze pamiętam, kwietnia. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Panie Prezydencie za odpowiedź. Dziękuję. Pani Maria Miller, bardzo proszę. Rozumiem, że Pani Piechocka nie wzięła Pani swoje Przewodnicząca, ja tylko chciałam podziękować za pozyskaną informację Panu Prezydentowi, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślałam, że to jeszcze tam była takie właśnie nieporozumienie, jak są kłopoty ze zdjęciem tych informacji. Czyli informacja musi być jasna, przejrzysta i wtedy konkretnie wiadomo. Bardzo proszę Pani. Dziękuję. Panie Prezydencie, obiecał mi Pan odpowiedź, czy to zarządzenie z dnia 2 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jest na BIP-ie,
czy nie ma, bo ja widziałam, że nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie. I już pani odpowiadam. Udało się oczywiście w międzyczasie sprawdzić. Muszę powiedzieć, że brakuje dwóch zarządzeń. Niestety. Brakuje dwóch zarządzeń. Jednym z tych jest zarządzenie, o którym pani mówiła. Mam nadzieję, że dzisiaj, a najpóźniej jutro z rana ono się ukaże. No, wnioski z tego tytułu będą wyciągnięte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oj, ale o to mi nie chodziło. Ale będą wnioski wyciągnięte. Przypominam, że głosu udziela przewodniczący rady, prowadzący obrad. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Wobec tego, szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad... Jeżeli można, pani przewodnicząca, jeszcze... Jeszcze nie skończyłam formuły, wobec tego bardzo proszę. Dziękuję, zareagowałem chyba w czasie ostatnim już. Jak państwo zauważyliście, w dniu dzisiejszym nie było żadnych uchwał natury budżetowej. Muszę państwa przeprosić, ponieważ niestety w dniu dzisiejszym dopiero udało się je przygotować ze względu na termin składania sprawozdań, rozliczeń z tym związanych. W związku z tym chciałbym poprosić państwa o taką zbiorczą komisję w piątek znowu, tak jak ostatnio żeśmy to robili, o godzinie 12. W dniu jutrzejszym powinny do państwa dotrzeć dokumenty związane ze sprawami budżetowymi, a sesję wówczas, jeżeli by to było możliwe, w najbliższy poniedziałek, także o godzinie 12. Jest niestety bardzo dużo zmian, a nie chcieliśmy wprowadzać spraw budżetowych w dniu dzisiejszym, ponieważ nie mielibyście państwo okazji w żaden sposób się z nimi zapoznać. Jeżeli to jest możliwe, prosiłbym o zaakceptowanie takiego trybu postępowania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czyli... Szanowni państwo radni, tak jak już było, jak pan prezydent wspomniał poprzednio, chętni radni, którzy chcą się zapoznać z dokumentami, spotkanie w piątek o godzinie 12. Także zapraszam na takie spotkanie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 54. sesję Rady Miasta Piły. Dziękuję państwu i życzę miłego popołudnia.